Witamy dzielnicy Rury. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem pragnie gości przedstawiciela Fundacji Wolności. Dostaliście Państwo porządek obrad. Czy są jakieś zastrzeżenia do porządku obrad? Nie widzę. Czy przyjmijmy porządek obrad? Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jednogłośnie przyjęliśmy. Zaprotokołowane. 17 osób. 17. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z 3. posiedzenia Rady Dzielnicy Rury. Nie ma tego protokołu, będzie na następnym posiedzeniu. Na następnym posiedzeniu. W takim razie przechodzimy do 4. punktu. Sprawozdanie z działań Zarządu Rady Dzielnicy Rury w okresie 5 lipca, 5 września 2017 i zabranie głosu przewodniczący. Drodzy Państwo, tak spróbuję pokrótce. Po naszym spotkaniu 5 lipca spotkaliśmy się 18 lipca, zarząd się spotkał 18 lipca i zaczęliśmy procedować w kwestii rozdysponowania resztek naszej rezerwy celowej. Podzieliliśmy się z zadaniami. Ja zajęłam się tutaj placem wskazanym przez panów, ewentualnym przeniesieniem na ulicę Zana, tak jak inni mieszkańcy wnioskowali, że o potrzebie. Pani Magda Mitrus mi pomagała, w tym włączył się też pan Jacek, dlatego że było kilku chętnych beneficjentów tych urządzeń na placu, a co z tym tego wszystkiego wynikło, to zaraz też powiem. Następną kwestią było przygotowanie chodnika na Juranda. Przygotował pan Jagitka. Zostało to skierowane 8 sierpnia do Zarządu Dróg. Praktycznie do chwili obecnej nie spłynęła do nas odpowiedź w sprawie tej wyceny, aczkolwiek jak dzisiaj byłam i dostała tą wycenę, którą później Państwu przy okazji rezerwy celowej to przedstawiam. Były jeszcze kwestie śmietników, ławek, progów zwalniających, o tym wszystkim, co rozmawialiśmy, i my tutaj wstępne wyceny mamy porobione. W trakcie naszej pracy przez okres wakacyjny składaliśmy różne pisma. Były zrealizowane pisma wysłane przez panią Emilię Lipińską, żeby wyszły stanowiska od rady do prezydenta popierające mieszkańców tutaj w tym sporze z LSM-em. Było też pismo od pana Piotra Gancewskiego, które tutaj wyjaśnię, ponieważ takie pismo wymaga stanowiska rady, a nie było posiedzenia rady, to ja pozwoliłam sobie tylko i wyłącznie przekazać to pismo pana Piotra jako pismo członka i mieszkańca protestującego w kwestii budowy drogi dojazdowej do budowy na Sienkiewiczą. Tak. Następnie było kilka licznych, jeszcze było tak, były pisma pana Izbickiego, to były uwagi zebrane pani Wasek, pana Izbickiego w kwestii organizacji MPK. Były też nasze w sprawie przeniesienia przystanków i to było zebrane w jedno pismo i przedstawione. Jeszcze chcę przekazać, że było bardzo ważne spotkanie 11 sierpnia w Zarządzie Dróg i Mostów, w którym brałam udział ja, pan Michał Zacz i radna Monika Orzechowska. I muszę powiedzieć, że jest to duży sukces, ponieważ wszystkie uwagi, które były składane do Zarządu Dróg, zostały uwzględnione. Są to niektóre też z naruszeniem przepisów prawa,
ale Zarząd Dróg w tym momencie, znaczy po naszym spotkaniu wystosował pismo i wysłał ten plan do ministerstwa z prośbą o akceptację z odstępstwami od prawa. I czekamy, jesteśmy w trakcie czekania na odpowiedź. W tym momencie, w tym tygodniu przyszedł plan nawet do nas z naniesionymi poprawkami uwzględniający miejsca parkingowe i wszystkie uwagi. No i czekamy na odpowiedź z ministerstwa w tej kwestii. Następnie jeszcze była taka sytuacja, że no, były upały w środku naszego sezonu letniego i tutaj Andrzej wystosował pismo z prośbą o montaż kurtyny wodnej, która stała przez Leclerc, jak najgorsze upały. No były też z naszej strony interwencje, jak plac na Glinianej, studzienka rozpadająca się na Glinianej i tak dalej, takie drobne. A jeszcze, przepraszam, chciałam jeszcze powiedzieć, że jako zarząd uzgodniliśmy, że stworzymy profil Rady Dzielnicy Rury na Facebooku, żeby zacząć móc informować mieszkańców, i ten profil został stworzony przez pana Zacza w ubiegłym tygodniu i o tym będziemy też później rozmawiać, jakie informacje, kto może zamieszczać i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie powstał taki profil w celach informacyjnych, że pracujemy i co robimy, żeby informować. Jeszcze miała miejsce taka sytuacja, że parafia z ulicy Skierki Przestatiego zwróciła się do nas, ponieważ jako parafia nie może wystąpić do Urzędu Miasta o wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego na festyn, który organizują w ogóle, jako parafia organizują chyba po raz pierwszy festyn 9 września, czyli w tą najbliższą sobotę, i my takie pismo wystosowaliśmy i oni ten sprzęt nagłaśniający otrzymają. I nie mam jeszcze od nich zaproszenia żadnego, ani szczegółów, natomiast w tą sobotę koło południa ten festyn się odbędzie i wszyscy Państwo jesteście w imieniu organizatorów, w imieniu parafii zaproszeni i mile widziani na tym festynie. Się rozpoczyna o 12 show, koncertem. Na terenie tej parafii, tak? To tyle, drodzy Państwo. Jak później można. Chciał się odnieść do pisma, pan mówiła odnośnie tych domów komercyjnych, seniora. Widzę, że odniesiono się tylko do tych dwóch, na które nie zostały wydane pozwolenia na budowę, prezydent się sprzeciwił. Natomiast nic jest w kwestii tego, który zaczął już budowę, gdzie jest to oprotestowane, gdzie jest bardzo dużo jakichś takich kisłych emocji. Nie wiem, czy miasto się wypowie na ten temat, czy my mamy w jakiś sposób sami coś jeszcze działać w tej materii? Panie Piotrze, to może... Tak, oczywiście, natomiast... Ważna sprawa i ta droga, o której ja pisałem, dotyczyła właśnie dojazdu do tej nieruchomości, dlatego że te inne na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze problemu. To jest żaden problem, bo wiem, że na dzień dzisiejszy, jakby to powiedzieć, jest temat odsunięty w czasie. To nie jest tak, że to już całkiem się nie ma. To jest kwestia tylko czasu. Jestem przekonany o tym, pan Gąbka nie odstąpi. Zapewne ma pan raz, panie Piotrze, natomiast będziemy mieć wolne wnioski i jak pan zaproponuje stanowisko, tak, żebyśmy wystąpili jako rada z tym stanowiskiem, to będziemy głosować i dalej procedować, dobrze? Także to tyle z mojej strony. Okres wakacyjny był bardzo gorący. Intensywny. Dziękuję Państwu bardzo. Będziemy zaraz dalej się tutaj komunikować. Czy ktoś z Państwa może pytania jeszcze? Jeżeli nie, to przechodzimy do następnego punktu, czyli do wniosków zgłoszonych przez gości przybyłych na posiedzenie. Czy ktoś z Państwa chciałby zgłosić jakiś wniosek? Mamy go.
mamy panią ze Straży Miejskiej. Tak, ja to następnym chyba powiem się, tak? To znaczy, może ja w imieniu osoby, która miała przyjeść, a nie przeszła niestety, na przykład domowe obowiązki zatrzymały do pani. Ona chciała zgłosić uwagę dotyczącą, ponieważ na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że z Jana Sawy nawet, czyli duży obszar jest, dzieci chodzą do tej szkoły. Do 22. Tak, jest to jakoś tak dziwnie zrobione, że 38 jest dosłownie na żuperetem, a tutaj się wchodzi. I jest w tej chwili jakiś przeprowadzacz, powiedzmy, w jakimś tam miejscu, ale najczęściej dzieciaki gonią tu w okolicach spółdzielni mieszkaniowej, żeby udało się tam jakiegoś przeprowadzacza. Na filaretów, tak? Znaczy, tak, na filaretów na wysokości, tak jak jest spółdzielnia, tam jest przejście dla pieszych i dużo tych dzieci będzie chodzić stamtąd, w związku z tym warto było to zrobić. Znaczy, o ile chyba to przejście będzie zrealizowane chyba w prawie. Tak, tak, i właśnie ja dzisiaj przyjeżdżałam tam i to są wnioski, jak ja byłam tą pełniącą obowiązki, tak jakby, i tam zgłaszałam remont przejścia i chodnik i to nie jest zrobione. Nie jest zrobione, nie jest wykonane. Tak samo przejście przy tym, tam gdzie była ścieżka wydeptana i to przejście takie przy UPC też nie jest do tej pory zrealizowane. Także no to ja będę, na pewno będę interweniować, bo tak sobie właśnie dzisiaj, bo też miałam przyjemność lub nieprzyjemność rozmowy w Zarządzie Dróg na różne tematy. I jeżeli chodzi o terminy realizacji różnych zadań z rezerwy celowej, kiedy to składać, żeby Państwo mieli czas na realizację, to będziemy zaraz przy rezerwie, ale to ja oczywiście przede wszystkim będę interweniować, czy pisemnie, czy ustnie, czy telefonicznie, mailowo, natomiast będę dopytywać, żeby się okazało, żeby te pieniądze zostały wydane, jeżeli chodzi o remont, a przy okazji oczywiście jako Rada możemy wnioskować do bezpieczeństwa. To jest kwestia tego, że tutaj był strażnik ruchu drogowego w poprzednich latach i trzeba się dowiedzieć, dlaczego go nie ma teraz. Właśnie. Bo on tutaj przez lata był na tym przejściu. Bo wyżej jest sygnalizacja świetna, na tym przejściu właśnie kiedyś strażnik ruchu drogowego. Strażnik ruchu drogowego. Pytanie, czy miasto się przychyli, żeby po prostu dwie osoby, właśnie dwa przejścia były po prostu obstawione przez wyraziło opinię, że stamtąd mogą dzieci aż chodzić taki kawał. Troszkę to dziwne, bo do tej pory wchodzimy tutaj bliżej. Kwestia jest, że to dwa przejścia są przez ulicę Filaretów są dwa przejścia, które łączą się do Konopnickiej, które właśnie tak została wspomniana. Tak więc z jednej części osiedla dzieci idą tym przejściem, z drugiej części osiedla drugim przejściem, bo nie będą specjalnie lecieć ileś tam więcej na cztery drogi, bo tam jest straszne, po prostu skrócają sobie drogę. No i teraz jedyne jakby działanie to jest postawienie drugiej osoby. Bo dzieci się nie nauczy tego, jak mają zostać. I oni będą nadrabiać, chyba że się spieszą na ostatnią chwilę zeszłą dzień. Można? Proszę bardzo. Na Byszyska 105 parę obok tam było lokatorów dotyczące tam dziko rosnąca, taka grusza rośnie tutaj przy pozytywistów. Ona się tak rozrosła, że ludzie wyjeżdżają z tej posesji, to nie mają widoczności z lewej strony pojazdów, które już na Byszyską jadą. Ponadto przebiega nad tą gruszą, pod tą gruszą, przepraszam, przebiega ścieżka rowerowa w oparu kąszeń. Przez osy, owady. Dziko rosnące. Teraz jakiś nalot jest na tym drzewie, bo ja to oglądałem. Rozmawiałem z kierownikiem administracji, czy to jest wasze drzewo. Nie, miasta. I jak jadą dzieci, czy ktoś na rowerze jak jedzie, no to jak osy tam są. No to jest, było parę. Na Byszyska 105, tutaj na wysokości piekarza. Ja wiem. I pod ziemię wyjeżdżają pojazdy, to nie widzi. Lewa musi się wysuwać. Czy chodzi o likwidację, czy cięcie? Nie, ucięcie tego drzewa, bo dziko rosnące to drzewo. To panie, tutaj Andrzej... Gruszka jakaś na tyłowę. Andrzej podpowiada, że on nie... Ale tak, administracja ręce umywa. No bo jak miejski, tak to przecież... Ja nie jestem tutaj godny, żeby wpisywać do miasta. A razem możemy coś podpisać i wysłać takie pisemko. Tylko, że to od października, ale to akurat... To teraz tak dobrze się będzie. Ale to jest niepodległa ochrony, to taki dziko rosnące.
Tylko że trzeba tam stał kiedyś słup. Tam stał kiedyś jeszcze słup pozostawiony w budowie. Ja zgłosiłem do zapadu. Ale rajski to jest ten jego bezosobny. Słup wycięli, słup zdemontowali, a drzewo się zostało. Jeszcze chciałam się odnieść do tego sprawozdania, jeżeli chodzi o okres wakacyjny, że występowaliśmy też o takie pismo do zarządu dróg, żeby wskazali nam wszystkie ulice w stosunku z naszego rejonu, w stosunku do których zostały wykonane projekty remontów, przebudów i czegokolwiek. Natomiast nie odpowiedzieli nam, tutaj uciekając się do, że nie jest to informacja publiczna, więc prawdopodobnie trzeba wskazać konkretne ulice. A moje pytanie było do nich też spowodowane tym, żeby generalnie, żebyśmy wiedzieli, na czym możemy działać, tak? Byłoby fajnie, jakby było wiadomo, kiedy, jakie są już projekty, to po pierwsze. Po drugie też, chyba kiedyś wspominałam, że był mieszkaniec, który pytał się o dokumentację, czy jest dokumentacja remontu ulicy tej, co jest, Boże, co to było ciasno. To na na miasteczku akademickim się zaczyna, a kończy się na środku starych rurów Sowińskiego, przepraszam, właśnie. Osobistego, dlatego to też jakoś się pojawiło, ale będę dalej pisać już tutaj, właśnie sobie przypomniałam, bo Fundacja Wolności taką broszurę podesłała, jak pisać, żeby uzyskiwać odpowiedź, także to wszystko. Dobrze, w takim razie przechodzimy do punktu 6 dzisiejszego porządku obrad, czyli bezpieczeństwo na terenie dzielnicy Rury. Tak, rozpoczyni, gości coś. No tak, no gości. Pytanie było. Tak. Bezpieczeństwo na terenie dzielnicy Rury i tutaj poprosimy panią ze Straży Miejskiej, tak, o zabranie głosu. Witam państwa. Jestem naczelnik oddziału patrolowo-interwencyjnego Grzesza Hołda. Jestem w zastępstwie dzielnicowego z tej dzielnicy pana starszego inspektora Andrzeja Gostka. Niestety uległ wypadkowi drogowemu, nie mógł do państwa przybyć, ponieważ jest na zwolnieniu lekarskim. Jedyne co ja mogę zaprezentować państwu, to zestawienie wyników działania dzielnicowego z pierwszego półrocza, bo on takie zestawienie zrobił i ja jestem w jego posiadaniu. Myślę, że nie chcę państwu dużo czasu zabierać, bo trochę tutaj dzielnicowy popracował. Między innymi podejmował z własnej inicjatywy interwencje dotyczące zaśmieconych terenów zarówno należących do gminy, jak też terenów prywatnych. I tutaj na przykład na Armii Krajowej, na Wapiennej, na Glinianej, na Filaretów, na Bystrzyckiej, to wszystko były tereny, na Leszka Czernego, Jana Sawy, tereny zaśmiecone należące do terenu, do gminy. Tam sporządził on dokumentacje fotograficzne oraz notatki przekazał do gminy. Te tereny zostały uprzątnięte. Natomiast też tereny prywatne, które się znajdują na państwa terenie, również dokonał wszelkich starań i czynności i spowodował, że te tereny zostały posprzątane. Ja to sprawozdanie państwu zostawię, żebyście mogli państwo się szczegółowo z nim zapoznać. Interweniował również w zakresie wraków tak zwanych, ewentualnie pojazdów, które są bardzo długo nieużywane i zastawiają miejsca parkingowe, powodując tym, że to, że ludzie nie mają gdzie parkować, i spowodował, że no, kilkanaście tych samochodów zniknęło. Skontaktował się, ustalił właścicieli i te samochody zostały pozabierane. To samochody między innymi z Jana Sawy, z Walendroda, trzy pojazdy, z Balladyny, z Nowowiejskiej, z Grażyny, z Lasuckiego, z Kierki, Zana, pana Balcera i znowu Zana. Oczywiście również są poddawane stałej kontroli tereny zagrożone, gdzie dochodzi do libacji alkoholowych, do zakłócania ładu i porządku. Tam dzielnicowy sporządza odpowiednią dokumentację i akurat do mojego rejonu się zwraca z wsparciem i wtedy ja wysyłam tam swoich ludzi w porach wieczornych, w porach nocnych.
są stworzone tak zwane miejsca zagrożone, gdzie są kontrolowane po kilka razy przez pewien czas, żeby towarzystwo zmieniło swoją lokalizację i ewentualnie się bawili w domu, a nie zakłócali ludziom porządek. Także dzielnicowy współpracuje z Radą Dzielnic, z tego co wiem, ma stały kontakt telefoniczny. Również, jak widzi wykroczenia, to sam podejmuje czynności. Tutaj była sprawa dokarmiania gołębi przez jednego z mieszkańców. Mieszkaniec ten został ukarany mandatem za zanieczyszczanie i zaprzestał tej swojej metodzie dokarmiania zwierzątek w postaci gołębi, więc nie zaśmiecał terenu spółdzielni. Cóż, ja chyba tylko tyle mogę Państwu powiedzieć. Andrzej, jak wróci do pracy, na pewno się z Państwem skontaktuje. Jeżeli będą jakieś uwagi, ewentualnie prośby do nas, jako do Straży Miejskiej, jak wszystko zanotuję, przekażę naczelnikowi oddziałów dzielnicowych, ewentualnie wezmę numer telefonu i naczelnik tego wydziału się skontaktuje z Państwem i będzie już tutaj kontynuował to wszystko. A na pewno zostanie wyznaczony zastępca na czas nieobecności Andrzeja Gostka, bo takie są praktyki, że jak jeden dzielnicowy jest na zwolnieniu, to w zastępstwie idzie dzielnicowy z innej dzielnicy i po prostu dzielnica nie jest zostawiona samej sobie. Bardzo. Proszę. Ja mam takie naprawdę pani spostrzeżenie, jest wywołany apartamentowy jest tam przy ulicy pana Bracera, prawda, gdzie jest Stokrotka. I tam robotnicy przyjeżdżają do pracy i zostawiają wzdłuż ulicy przynajmniej pana Bracera samochody. I dwa samochody jadące naprzeciwko nie mogą się wyminąć. Czy strasznie miejska, tam jest chyba zakaz w ogóle parkowania, czy strasznie miejska, to mamy to zobaczyć, czy w jaki sposób na to zareagować? Z tego co wiem, to na pana Balcera dosyć często jesteśmy i reagujemy na wykroczenia na tej ulicy. Także oczywiście ja przekażę do naczelnika, skontroluję, on sobie pana dzielnicowego zastępczego wyślę i przyjrzymy się temu problemowi, bo oprócz tego, że dzielnicowy, tu jest, to też są telefony do nas w tej sprawie pana Balcera. W hotelu Monte Cassino teraz problem był tam, był problem z zalaniem pizzerii bodajże przy tych ulewnych deszczach, które ostatnio były. Też żeśmy tam interweniowali, odpowiednie pisma żeśmy skierowali, żeby jakiś odpływ zrobili, żeby ta woda... Przy pizzerii zrobiła odpływ, ponieważ jest to dłuższy odcinek, tam jeszcze jest przedszkola, jeszcze jest kilka innych obiektów. Niestety tam nie ma tych przelotek. Robi się po minimalnych kosztach, jak to się mówi. Szczerze mówiąc, zrobione zostało naprawdę na bardzo, bardzo złym poziomie. Odległości nawet w tej drogi dojazdowej są takie, że powinien tutaj zainterweniować, dlatego że w innym miejscu nawet nie ma 2 metrów od budynku, więc tutaj wykonawca zrobił niezłą fuszerkę od samego początku do końca. Teraz ktoś w tej chwili robi osuszanie tego budynku i ocieplanie, ponieważ inaczej się tego nie da zrobić. Ja chciałem jeszcze tak już, jak jestem przy głosie. Widziała pani, że Państwo interweniujecie sami, to proszę mi powiedzieć, jaka jest interwencja Państwa na ulicy Jana Sawy, tutaj przy tym tak zwanym rondzie dziadowskim, rondzie za przeproszeniem, gdzie mamy tak samą podwójną ciągłą i jechałem kiedyś za Strażą Miejską, strażniczka przejechała te samochody na podwójne ciągłe stały i w ogóle Państwo się nie interesujecie tym, jak nie macie wskazanego miejsca konkretnie, jak ktoś z nas, jako mieszkańców, nie podkabluje, bo dosłownie chcecie kablowania, to nic nie zrobicie. Tam na pasach stoją samochody, wszystko co się da. Jest bardzo niebezpiecznie, jak się jedzie od strony Jana Sawy w stronę Biedronki, to praktycznie nie widać ludzi wychodzących na pasy. Ja nie widzę. Ja muszę w ogóle zwalniać, jadę po pasie przeciwległym, muszę dzwonić bardzo, wolno przejechać, żeby kogoś nie potrącić. Państwo w ogóle nie zwracacie uwagi, jak ktoś nie podkabluje. Druga sprawa, dotycząca właśnie tych niebezpiecznych miejsc. Jesteśmy miejscem takim rzeczywiście, które powinno być monitorowane, gdzie było zgłaszane to wcześniej z panem Andrzejem byłem kiedyś na policji. Rozmawialiśmy na temat niebezpiecznego miejsca, jeśli chodzi o plac zabaw. Na dzień dzisiejszy on będzie demontowany, natomiast cały czas te sprawy są aktualne. Nic Państwo tam nie robicie. Jana 112 dzwonię. Przepraszam, że przerwę, bo to nie ma sensu. 112 to nie Straż Miejska, 112 to policja. I pan mówi, że był pan na policji, więc rozdzielmy Straż Miejską a policję. Ja mogę mówić z zakresu Straży Miejskiej. Ale pani mówiła o niebezpiecznych miejscach i o takich różnych tego typu, nie w
Panie, tu przepraszam, żeby te słowo, można też byłoby zanotować, by pani wąwóz między osiedlem Konopnickie a osiedlem imienia Henryka Sienkiewicza przy szkole podstawowej numer 38. Tak. Tam jeszcze jest plac zabaw. No i tam no niestety często dochodzi do libacji alkoholowych. No ostatnio taka dość duża grupa młodzieży szła, włączyła sobie głośnik wielkości poły tego stołu, ciągnęli za sobą. Robili sobie tak zwane rapowanie do godziny pół do trzeciej. Oczywiście. Ale to może w ogóle w tym wywozie, na tej alei. Ale widzę, nie, nie, to było jaki to ja trzeba tak, mieć, żeby wyrywać tą. Ja wyszedłem, zwrócić uwagę. Przepraszam, poszedłem z psem. To niby odpuścili, ponieważ dzwoniłem dwa razy na policję wcześniej, nikt nie przyjechał. Ale byli pani Piotrze na tym placu? To by siedziało na placu? To siedziało poza placem akurat. Akurat poza placem. Szli sobie po prostu, pytałem sobie, znaleźli miejsca do posiedzenia. Tylko ja mówię o tym, że to jest miejsce newralgiczne, gdzie się spotyka młodzież, spotykają się różni inni ludzie i tam warto było, żeby Straż Miejska i Policja się tym zainteresowała częściej. Policja obiecywała, że będzie co najmniej raz dziennie, w okresie szczególnie właśnie takim przejeżdżać i w ten sposób odstraszać. Było to na samym początku, jak byłem z panem Andrzejem na takim spotkaniu właśnie w sprawie bezpieczeństwa, to przez jakiś czas rozmawiałem z wicekomendantem Wójcikiem, naszego komisariatu. I on, jak już tam wspomniałem, rzeczywiście tam przy jakiś czas to się znowu uspokoiło. Pracę można powiedzieć, że tam prawie, że nie jest. Ja mieszkam dosłownie naprzeciwko, mam balkon, że ja widzę. To się bo to jest takie wyjątkowe miejsce, gdzie jeżeli jakikolwiek jest szum, hałas, jeżeli też tylko troszeczkę głośniej coś powie, to słychać w tym bloku niesamowicie. To jest taki pogłos niesie, że się ciężko jest w ogóle. Dlatego ten plac zabaw tam jest czymś makabrycznym od samego początku. Kiedyś tam była Lina, to na mój wniosek rada chyba to zdjęła. Więc mówię, warto pomyśleć o przede wszystkim o wąwozie, bo wąwóz, a szczególnie te dojście do wąwozu głównego, czyli to od strony za na wejście, jest czymś naprawdę niesamowitym dla mieszkańców, szczególnie ja na Sawy 5, ja na Sawy 9 i okolic. I muszę powiedzieć, że to jest od co najmniej 30 lat, ponieważ ja, kiedy moje włosy były jeszcze czarne, chodziłem do dziewiątki, były te zabawy szkolne, nie zabawy dyskoteki, tak zwane telodisko. To w tym miejscu rozstawaliśmy się z kolegami, którzy szli na sąsiednie osiedla. To nie było placu zabaw, natomiast miejsce było, tak? Tylko ty się czegoś pobawiłeś, a teraz będziemy zabawiać. Ale myśmy byli cicho, myśmy byli zdyscyplinowani. Tak. Mimo że tak było. To nie było. To miejsce jest bardzo, bardzo takie istotne, bo tam się rozstają ludzie, którzy chodzą na różne osiedla, różne miejsca, mieszkają dzieci. I jak się wraca z różnych zabaw, z różnych szkół, to co mówię, to ten okres taki właśnie szkoły średniej, tam jest dobre miejsce na rozstanie się. No i tam trzeba zawsze przystanąć, porozmawiać jeszcze, pożegnać się, to chwilę trwa. A niestety wszystko się odbija od skarpy 38 i jedno na drugie. Szczerze mówiąc, nie tylko pogonić kogoś, kto tam pije jakieś ciągu dnia. Straż Miejska potrafi pogonić młodzież taką siedzącą gdzieś tam na trawniku, bo piwko pije, ale jak już wieczorem hałasują i też piją piwo i czasami śpią. Nie wiem, ja chyba jeżeli będzie taki czas, będę dzwonił, że się leją. Znaczy już mam to, że się nieźle leją. Zgłoszone. Wtedy ja chciałem zgłosić z Mickiewicza, jest prośba od mieszkańców, żeby zwiększyć liczbę patroli w okolicach placu z rakietą, bo przychodzą rodzice dzieci i zgłaszają, że od kilku tygodni, co średnio co drugi dzień się kręci tam jakiś starszy pan z psem, który zaczepia dzieci. Jak jest tam do czynienia, ten pan zaczepia dzieci, proponując, że im pokaże jakieś tam maskotki i inne typu rzeczy. Być może, że nie jest to jakiś, nie jest to nic, gdzieś tam nie ma złych intencji, natomiast trzeba by to sprawdzić. A ja przy okazji, korzystając z tego samego wniosek mieszkańców, chciałam prosić o zaglądanie częstsze patroli. Tam naprawdę będzie można niezłą kasę nabić mandatami na ulicę Urmowskiego. To jest ulica przy skrzyżowaniu, tuż przed skrzyżowaniem z Głęboką i przy wyjeździe z Kryniewieckiego vis-a-vis prywatnego przedszkola regularnie stoją samochody. Miejsce jest o tyle niebezpieczne, że żeby wyjechać z Kryniewieckiego w Urmowskiego, po prostu jest niemożliwe, bo nic nie widać, jest dokładnie wszystko zastawione samochodami. Skrzyżowanie z filarem. To jest z filaretów, ale przy wjeździe już głęboko, o to mi chodzi. Więc gdyby tam Państwo mogli zaglądać,
ewentualnie, jeżeli możemy było rozważyć w ogóle całkowity zakaz parkowania na ulicy Ulmowskiego. Tam w tej chwili jest bardzo dużo samochodów, a ulica jest stosunkowo wąska, więc jeżeli Państwo mogą coś zrobić, to ja będę bardzo wdzięczna. I mieszkańcy także. Gdyby Państwo mogli, ja już zgłoszę. Wjazd pod szlaban Jana Sawy 5, wjazd od 9 od Sunhillu. Regularnie zostawiają wjazd samochody. Dobrze, proszę Państwa, proszę nam podać jakiś numer telefonu i swoją godność. Wszyscy, którzy mają, ale nie, może teraz. Ja powiem tak. Ja mogę wszystko, sprawę, to będziemy dzwonić. Ja mogę wszystko notować, to jest raz. Dwa, bardzo ważną rzeczą jest rzecz następująca. Straż Miejska może w zakresie ruchu drogowego działać tylko i wyłącznie na terenach gminy. Jeżeli, dobrze, ale są takie tutaj wskazywane miejsca, gdzie podejrzewam, że to są drogi wewnętrzne, nieprawidłowo oznakowane i żebyśmy tam byli 10 tysięcy razy dziennie i tak Państwu nie pomożemy, bo nie są uregulowane prawnie. Nie ma, ja Panu nie przerywam, bardzo proszę. Jeżeli nie jest prawidłowo oznakowany dany teren należący do spółdzielni, my nie mamy mocy żadnej, żeby Państwu pomóc. Oczywiście tam, gdzie jest wszystko elegancko zrobione, jest organizacja ruchu, zatwierdzona organizacja ruchu, są znaki i wszystko jest zgodne z prawem, my Państwu będziemy pomagać. Ale jest wiele miejsc tutaj, na tym osiedlu, gdzie niestety nie możemy nic zrobić poza tym, że przyjedziemy i powiemy dyżurnemu, że niestety nie możemy nic zrobić, bo teren należy do spółdzielni i jest nieprawidłowo oznakowany. Ale policja już może? Nie. Spółdzielni może tylko... A kto może wstąpić w takim razie o to uregulowanie tej sprawy? Rada Dzielnicy, proszę Państwa, zwraca się z wnioskiem o projekt organizacji ruchu. Ten projekt musi zrobić osoba, która się na tym zna. Musi zostać zatwierdzony bodajże przez Zarząd Dróg i Mostów i przez Komendę Miejską Policji. Ten projekt wtedy jest zaakceptowany. Wtedy wprowadza się organizację ruchu na danym terenie, stawia się odpowiednie znaki o odpowiednim wymiarowaniu i takie rady dzielnic niektóre przysyłają na przykład nam już zaakceptowaną organizację ruchu u siebie, stawiają znaki i wtedy Straż Miejska i Policja ma prawo do podejmowania czynności. Tylko pytanie, przepraszam, zapytam się, kto koszty poniesie tego projektu? Rada Dzielnicy. Rada Dzielnicy. Czyli Rada Dzielnicy, a nie właściciel albo zarządca nieruchomości. No, proszę Państwa, teren jest spółdzielni, tak? Czyli no, mieszkańców. Teren jest obecnie spółdzielni mieszkańców. No i to, że tak powiem, mieszkańcy tej spółdzielni ponoszą koszty. Jeżeli chcą sobie zrobić organizację ruchu, tutaj zakazać parkowania, tu pasażerowi to robić, więc spółdzielnia ponosi koszty. Jeśli to nie jest teren spółdzielni, tylko miasta. No to jak najbardziej. Jeżeli jest teren, ja mówię o tym, że jeżeli jest to teren spółdzielni i nie ma prawidłowego oznakowania, to my nie możemy działać i tutaj Państwo musicie mieć taką wiedzę, bo wiele rzeczy jest takich, że my przyjeżdżamy, nie podejmujemy czynności, bo nie możemy i potem są byli i nic nie zrobili, bo nie możemy. Ale to wynika z tego, że nie wszyscy tak do końca myślą, że gdzie nie pojedziemy, tam możemy robić i pomagać. To niestety nie. Ale na Jana Sawy możecie. Jana Sawy jest ulicą miejską. Proszę pana. Do pewnego stopnia. Dziękuję panu bardzo. Ale ja mówię o tym odcinku właśnie. Do pewnego stopnia. Ja mówię jak najbardziej mogą. Ja przepraszam, mam pytanie, a czy w kompetencjach Straży Miejskiej, bo nie wiem, bardzo mnie to interesuje, jest na przykład pomoc w usuwaniu samochodów porzuconych? Tak. Na terenie miejskim jak najbardziej z terenu miejskiego usuwa Straż Miejska robi wszystko, żeby ten samochód Zarząd Dróg i Mostów zabrał. A jeżeli jest to teren spółdzielni, niestety... Nie, na terenie miejskim. Jeździecie i wysłanie. No bo ja zgłaszałam, była Straż Miejska i nie zabrała samochodu. Zabranie samochodu nie polega na tym, że my przyjeżdżamy, widzimy, o, samochód stoi, wrak na przykład, to go hop i zabieramy. Ta procedura trwa. My musimy ustalić właściciela. Rozumiem. My musimy ustalić właściciela, dotrzeć do właściciela. Jeżeli nie uda nam się dotrzeć do właściciela, procedura trwa, naprawdę. 986 to jest numer do Straży Miejskiej. Ewentualnie 814465020.
To jest drugi numer telefonu. 4465020. Tak, 81 na telefonie. Chciałbym zapytać odnośnie tych gołębi. Problem dotyczył, czy ktoś karmi na terenie poza blokiem, czy na balkonie, bo jak jest traktowany balkon? Nie wiem, przepraszam, miałem to zapytać. Bo... Proszę pana, nie wiem, czy to było na terenie spółdzielni, czy na balkonie, gdyż tak jak mówię, jestem w zastępstwie, nie znam, ja mam tylko tutaj napisane, że chodzi o osobę, która dokarmiała gołębie i została ukarana mandatem, za przestała tego procederu, więc przepraszam, że nie odpowiem państwu na to pytanie. Myślę, że naczelnik tego oddziału skontaktuje się i szczegółowe jakieś dane przekaże. No niestety dzielnicowy uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. To samo dotyczy grilli na balkonach. Ja to badałem troszeczkę prywatnie już i wygląda na to, że balkon jest traktowany jak mieszkanie, można tam robić praktycznie prawie wszystko i ani policja, ani straż miejska nic nie bardzo może zrobić, nie można otwartego ognia zrobić. No właśnie, otwartego ognia, ale grill nie jest otwartym ogniem. Niewiele można z tym zrobić, dlatego się spytałem, czy te gołębie były właśnie ktoś zakarmiony na balkonie, bo to też jest taki problem spotykany akurat przy mnie. Jest spółdzielnia rozwierzcza tej karki, prosimy do karmy gołębi, a balkon jest chyba niedostępny. Myślę, że warto poinformować mieszkańców, że gołębie przenoszą bardzo dużo chorób. Trawice gołębie, które są niebezpieczne dla ludzi, także... że warto takie jakieś spotkania porobić, edukacyjne. No fajnie, skoro że mówię. Dobrze, dziękujemy pani bardzo za poświęcony nam czas. Przechodzimy do punktu 7 dzisiejszego porządku obrad, czyli rozdysponowanie przez Radę Dzielnicy Rury Rezerwy Celowej na rok 2017. Poproszę o zabranie głosu panią przewodniczącą. Drodzy państwo, na ostatnim posiedzeniu wybraliśmy 5 projektów do wyceny i do realizacji, do ewentualnej realizacji, tak? Był to projekt, który przygotowywał pan Jagitka, remont chodnika na ulicy Juranda. Został wysłany do zarządu dróg 8 z piękną mapką, zdjęciami, wskazaniami, wyliczeniami. Pan Jagitka zawyżył nawet metr kwadratowy kostki i wyszło to 25 tysięcy z drobnymi netto. Wyszło 113 albo 114 netto. Tak. Natomiast miasto wyceniło tą samą inwestycję 210 zł. 220 brutto. Więc przede wszystkim, przepraszam jeszcze, to było tak, że minął miesiąc, nie odpowiedzieli nam, więc ja poszłam z prośbą, ponieważ że w związku z tym, że będziemy się nad tym dzisiaj pochylać, o wskazanie tutaj jakiejś wyceny, odpowiedź, wskazanie wyceny. No i pan naczelnik wydziału wyliczył remont tego po stawce za metr kwadratowy chodnika, jaką w cenie, jakiej oni teraz wykonują. I to jest 220 zł za metr kwadratowy, więc cena 224 metry kwadratowe razy 220 to wyszło 49 280 zł. Prawie cała rezerwa. Natomiast ja ze swojej strony, to jest panią Moniką, za aprobację panią Moniką, że podeślemy kilku wykonawców urzędów miasta, zarządowych dróg i mostów, którzy zrobią to za 105 zł netto i jeszcze będą szczęśliwi, że mają robotę. W związku z tym jeszcze powstaje pytanie, no, skąd takie duże rozbieżności, że w spółdzielni można metr kostki położyć za 105 zł netto, czyli powiedzmy 130 zł brutto, a miasto tą samą robotę robi za 220 zł. Ja w ogóle przepraszam, może przerwę dyskusję i podziękujemy naszemu gościowi,
I pani, bardzo pani dziękujemy za przybycie. My dzisiaj, mam nadzieję, z radnymi sobie opracujemy, wyznaczymy terminy do końca roku spotkań rady i wyślemy taką informację też do Straży Miejskiej, do osoby, która to naczelnika, który się będzie nami... Grzegorz Mazurkiewicz jest naczelnikiem oddziału dzielnicowego. Wyślemy, że mamy takie posiedzenia i że zapraszamy, bo zawsze jakiś tam temat będzie i jakoś tą drogę sobie wypracuję w komunikacji, a na pewno zgłaszania braków, tych podstawowych rzeczy. Tak. Sporo zostało, udało się tych braków z Państwa osiedla usunąć. Tak, tak. Bo... Ja pamiętam, że nawet ze starej rady, co jak, co, ale braki się były usuwane. Dziękuję Państwu, oczywiście tutaj nasz kolega Andrzej. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, wracając do remontu Juranta. Zrodziła się taka dyskusja z panem naczelnikiem wydziału i my powiedzieliśmy, no, że jesteśmy oszołomieni i poboleni tą kwotą, za którą oni, znaczy wysokością, za którą oni chcą zrealizować projekt i zaproponowaliśmy wykonawców, którzy też robią takie zlecenia w spółdzielni mieszkaniowej LSM, że tych wykonawców wyślemy, tak? Poprosimy, żeby złożyli... Przepraszam, inną propozycję, bo oni mogą chwileczkę odbić. Musimy się o tym, że tak powiem, jeszcze skonsultować, bo ja bym miał taką propozycję, że spółdzielnia jako duży organ, który jest na... Zrobicie, a nie zapłacą. My zrobimy w tej cenie, a oni nam po prostu te pieniądze oddadzą. Ewentualnie wykonawcę damy, który zrobi w tej cenie, a oni się rozliczą tak, z wykonawcą. Tak, Jacku, Jarek, nie wiem, jak to się ma do zamówień publicznych, wiesz? Nie. Bo oni muszą robić postępowanie, to nie no jest... tak, ale wiecie, no, zamówienia publiczne w Polsce głównym punktem to jest cena. Cena, tak, cena. To nie są Niemcy, że się liczy jeszcze, że tak powiem, tak, Jarek, ale on kazał, żeby te firmy, które robią za tą cenę, przystąpiły, oni nie będą robić tego zgodnie z ustawą, bo ustawa jest... A nie można złożyć konkretnie oferty pod dane zadanie typu remont... Złożymy, tak. I to jest właśnie o tym z nim rozmawiałam, że on będzie ogłaszał, to nawet nie będzie przetarg, to będzie postępowanie, bo to jest tam poniżej 30 tysięcy euro. Postępowanie poniżej 30 tysięcy euro jest robione w trybie takim zapytań ofertowych. Więc firma, poprosimy, żeby Urząd Miasta, Jarek, Urząd Miasta wyśle, zarząd wyśle, rozumiem, na postępowanie w sprawie remontu Juranta, między innymi to firmy wskazane, które są sługodawcami w LSM. Dasz ze dwie firmy? No ale przecież Komeko u nas wkładzie, firma miejska, więc nie rozumiem, dlaczego są te rozbieżności cenowe. Ja też tak nie to jest jakiś kosmos. Ale... To inna kostka jest... Koszty operacyjne. Tylko, że po prostu no, narzeka się na spółdzielnie, że jest droga i tak dalej. Spółdzielnia robi za połowę tego, co robi miasto. To jest koszt. Drodzy Państwo, no więc musimy coś postanowić w sprawie tego Juranta. No, co robimy? Warunkowo podjąć uchwałę, że jeżeli się wyrobimy w kwocie 25 tysięcy, 30 tysięcy brutto. To robimy, a jak nie, no to odstępujemy. Jasne, ile nam zostanie na resztę. Innego rodzaju. Pani wzięło wizę. Załóżmy, że to jest do zrobienia w tej cenie. Mamy 59 200 do wydania, zostaje 29 200. Jasne. Co możemy za to zrobić, co żeśmy przewidzieli? Dalej, właśnie. Drodzy Państwo, następną wyceną, ale już taką konkretną, jest plac zabaw. Jest plac zabaw. Jest tak, są dwa stanowiska. Likwidacji tego placu i przeniesienia na Zana i ma tego wycenę i pozostawienia tego placu. Dlatego, że kiedy się to się zaczęło też oczywiście na Facebooku. Państwo zaczęli bombardować ten pomysł, że jest to plac używany i że wszyscy
chcą... Nie w tym kształcie. Nie możemy tego zostawić w takim kształcie, jaki jest, dlatego że on nie jest przed tym ogrodzony, nie jest monitorowany. Wszystkie prace, które są w porządnym stanie, rzeczywiście można ich używać przez wiele, wiele lat, mają monitoring i są ogrodzone. Ale zaraz pani nigdy nie to przedstawi, przepraszam, nie być panie Piotrze, ja chciałam tylko państwu powiedzieć jedną rzecz, moje stanowisko. Ja jestem przygotowana na realizację od jutra i jednej opcji, i drugiej opcji, tak? Więc ja, jeżeli będziemy głosować za podjęciem którejś z tych dwóch opcji, to się wstrzymam. Jestem przygotowana na jedno, na drugie. Rada podejmie decyzję. Ja tylko ze swojej strony powiem jako kierownik administracji, że jest bardzo dużo negatywnych zdań co do likwidacji tego placu. To jest tak, że jest strona tutaj panów. Szkoła chce, żeby został ten plac. Dobrze, jeżeli on zostanie na swoim miejscu, słuchajcie, problem jest taki, że ten... Problem jest taki, że ten plac nie został przekazany Wydziałowi Gospodarowania Mieniem. I dlatego oni nie mogli naprawiać, nie mogli bieżących napraw robić i tak dalej, bo był jakby, no nie wiem, jak to nic, ma, nie bez państw, nic, tak, tak, tak. Natomiast, jeżeli plac zostaje, to ja jestem porozumiałam się z panem urzędnikiem z gospodarowania mieniem, że w momencie, w tego samego dnia, kiedy zostanie zakończony remont, Wydział Gospodarowania Mieniem przyjmuje to na swój stan. Natomiast zostaje ten plac, by zostanie wyremontowany, nie będzie tam karuzeli, bo tą karuzelę rozwalili i jest w ogóle potwornie droga, wyrwana jest, połamana. Będzie przeniesiony stół do tego ping-ponga na teren 38 i będzie przeniesiony stół, który miał służyć do grania w szachę, a służy do picia pod drzewem, ten co jest ustawiony. Kwestia, po co reszta zostaje? Bo tam inni sobie wezmą to, co najlepsze, to rzeczywiście, no powiedzmy, nie, 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 i to wszystko zostaje. Zostaje ta zjeżdżalnia. Tam są, a tu jest jeszcze ta kierowca? To znaczy, lina jest, natomiast drogi już nie ma. Nie, 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 proszę państwa, jeżeli państwo myślicie o tym, że lina miałaby tam zostać, to po moim trupie, tyle powiem. No, bez przesady. Autentycznie po moim trupie, dlatego że nikt z bloku nie wyrazi się pozytywnie o tej linie po godzinie 20. Panie Piotrze, trupie. Nie będzie tej liny. To jest raz, ale nie, ja proponuję w ogóle o to, żeby całkowicie zabrać ten plac. Będziemy głosować, panie Piotrze. A będzie ogrodzenie? I będzie właśnie monitoringu na 100% nie będzie, a ogrodzenie ewentualnie przyszły rok. Jak pani słyszała, tutaj Straż Miejska nie ma nic do powiedzenia, policja nie przyjeżdża. Co tak powiem, jaki problem rozwiąże? Proszę mi powiedzieć. No troszeczkę chyba rozwiąże, łatwiej jest. Bo ja wiem, że ogrodzenia oczywiście powinny być tak, bo policja podjeżdża, to panowie już jakichś nie ma, prawda? Wie pan, na osiedlu Sienkiewicza jest ogrodzenie w wysokości 80 cm, także przeskoczenie na takiego ogrodzenia... Ale proszę, to jednak jest różnica. Tak samo jak znak stoi, to ludzie widzą znaki, nie będą stawiać za tym znakiem dosłownie. Tutaj jeszcze pani ma daleko, to stawiają. Tak samo tutaj. To samo jest z monitoringiem. Panie Piotrze, ale to jest... Ja mam troszeczkę takie odczucie, że to jest opinia osób... Znaczy, ja rozumiem, że tam teraz są te wszystkie libacje i tak dalej. Jeżeli usuniemy te stoliki, które są jakby no to głównym miejscem na... Straż Miejska będzie tam... Ale tam ja patrzę również z punktu widzenia rodzica, który ma dzieci bawiące się na placu zabaw. Ale tam są dwa place zabaw obok. I jeden jest na osiedlu, jeden drugi z drugim. Tak, to jest ale dzieci przechodzą przez wąwozem i ja wielokrotnie, jak tamtędy przechodzę, zawsze widzę tam jakieś dzieci, które się bawią. Ja rozumiem, że problemem są szczelinki, tak? Ale też sama często... Ja bym proponował podejść do piaskownicy. Znaczy, no, piaskownica zawsze tam jest pusta, tak? Ona nie, ona jest zarośnięta.
Pod opieką opiekuna. Przepraszam, ja skończę tą dyskusję. Jakie są założenia projektu, który ma ten plac pozostawić? Tak, ale czy będzie ogrodzenie tego placu? Nie będzie ogrodzenia, bo ogrodzenie kosztuje bardzo dużo, aczkolwiek jakby się zmniejszyło, wynosimy stół, wynosimy stolik, to wtedy można przestrzeń zmniejszyć. Natomiast ogrodzenie zapewni nam tylko to, że nie będą pieski robiły, bo będzie zakaz wprowadzenia, nie będą pieski robiły do piaskownicy, bo pan z gimnazjum, czy ze szkoły średniej, czy inny, jak będzie chciał się pobawić na placu, to się pobawi, tak? Natomiast ten plan numer jeden zakłada rewitalizację, odnowienie urządzeń i przekazanie pod Wydział Gospodarowania Mieniem. W momencie, kiedy nastąpi jakakolwiek tam dewastacja, coś, to wtedy my zgłaszamy do gospodarowania mieniem i oni to naprawiają. A w momencie, ale kiedy nie było... Ale wnioskować do miasta, żeby obrócili. Pani Moniko. Można. Ale Pani Moniko, tak. My żeśmy ten problem sprawiamy kilka lat, walczymy z tym, żeby tam nic się nie działo, żeby nie było żadnych problemów. Cały blok jest za tym, żeby to zlikwidować. My żeśmy zebrali tylko 16 podpisów. W ciągu 15 minut może. Ja jestem w stanie, jeżeli pani chce, jeżeli mamy tu problem, żeby przegłosować, żeby to zlikwidować, to ja przyniosę pani 100 podpisów. Chce pani 150, będzie 150. Nie ma problemu. Tylko kwestia jest, czy my potrafimy zrozumieć to, że ludzie z bloku, który jest naprzeciwko, nie jest w stanie wytrzymać wieczorem odgłosów z tego miejsca. Ja, panie Piotrze, ja pana wyjątkowo w tej sytuacji dobrze rozumiem, dlatego byłam... Nie dwóch wersji, tylko zróbmy to, co zgodnie żeśmy zrobili, ja, że będziemy likwidować i rozstawiać w innym miejscu. Pan Andrzej chciał jeszcze zabrać głos. To może tak, tylko bym prosił o możliwość dokończenia tutaj swojej wypowiedzi. Proszę państwa, żeby mieć jasność. Druga kadencja Rady Dzielnicy Rury sfinansowała z pieniędzy publicznych z rezerwy celowej ten plac. Pojawił się, że tak powiem, sygnały od mieszkańców, że spotyka się tam młodzież, jest przeszkadza tu mieszkańców. Między innymi były takie zarzuty kierowane, czy ktoś się pytał mieszkańców, czy chcemy ten plac, prawda? Takie były zarzuty. I teraz w tym momencie ten plac tak naprawdę nie miał gospodarza, w związku z czym jakiekolwiek dewastacje, uszkodzenia urządzeń, nikt się nie mógł podnieść tak naprawdę tej naprawy. I teraz stoimy przed wyborem, którą drogą pójść. Jedną rzecz to zlikwidować plac, który żeśmy jako rada sfinansowali. Druga rzecz, naprawić plac i przekazać dalej właścicielowi, żeby właściciel już kolejne naprawy dokonywał. Trzecia opcja to w zasadzie jest demontaż z tego miejsca urządzeń i przekazanie ich szkołom i jakieś tam inne, że tak powiem, miejsca. Natomiast to są tak czy inaczej jakieś wydatkowane pieniądze. Słucham? A jak wygląda kosztowo? Modernizacja, a... Nie ma, jest różnica... Więc tak, czyli remont to 16 260 zł, remont, natomiast zabranie stamtąd tych wszystkich urządzeń to jest 21 tysięcy, tak więc różnica 5 tysięcy. No to modernizujemy, mamy taniej, czy remontujemy, a przewozimy to jeszcze do innego. Natomiast ja bym chciał jeszcze jedną rzecz. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz tutaj zasygnalizować. Bo ja jakby nie byłem w tej kadencji, gdzie Rada decydowała o powstaniu tego placu, tak więc żeby nie było, bo to druga kadencja. I tam też spotykałem się z zarzutami, czy ktoś się pytał mieszkańców, czy chcemy ten plac tutaj, prawda? Żeby teraz nie było w drugą stronę, że zlikwidujemy i nagle pojawi się strona społeczna, a czy ktoś się nas pyta? I teraz tu pytanie, mamy te 16 głosów. Możemy przedstawić, że tak, 16 mieszkańców poprosiło o likwidację placu Zamok. I wtedy, jeżeli się tak powiem, będzie, nie wiem, 100, 200, nie wiem, jakaś większa liczba, bo teraz dla mnie to jest argument, 16 osób chce likwidacji, to znowu, no, a czy ktoś przeszedł się po okolicznych blokach i tam okaże się, że będzie 200 osób. To jest, ja jestem bardzo zainteresowany przede wszystkim. Pozwolę sobie urządzić tę iluzję. Mają odczuwanie. Panie Piotrze, sekundkę. Głosowaliśmy na poprzednim posiedzeniu Rady w tej kwestii.
Nie przerywałem panu, więc bardzo proszę pozwolić mi dokończyć. Głosowaliśmy w sprawie tego placu na poprzednim posiedzeniu Rady i jeżeli nie ma wniosku formalnego o reasumpcję głosowania w takim układzie... To znaczy ja zgłaszam wniosek formalny o głosowanie, żeby ten plac został. Czy ja mogę jeszcze jedną rzecz zapytać państwa, bo być może to było powiedziane, być może nie. Jeśli chodzi w ogóle o rewitalizację jakichś miejsc, to istotą samej rewitalizacji jako rewitalizacji jest stworzenie takich warunków, żeby to właśnie ta społeczność wokół danej przestrzeni sama dbała o daną przestrzeń. Więc ja rozumiem, że na ten moment problemem jest to, że to wieczorami głównie jest problem związany z tym niewłaściwym wykorzystaniem, co na pewno w wielu dzielnicach rejonach dzielnicy się też powtarza i każdy z nas jest tam na ten. Może w takim razie, ponieważ ja nie wiem, na czym polega ta modernizacja, może trzeba by było się zastanowić, czy na przykład, nie wiem, to taka luźna myśl, ale to wcale nie jest też pomysłem, żeby na przykład zastanowić się nad tym, czy skoro wieczorem wchodzi, no nie wiem, dorośli na picie, to może zrobić coś w stylu takiej rampy rusztowania dla młodzieży, która sobie będzie ćwiczyć po prostu wieczorami. Wtedy ci pijący nie będą możliwości mieli przyjść. Tam są to rzeczy. Pani Milo, to nie jest to taką zastanowienie się, co może być takim czynnikiem, który wpłynie na to, żeby wyeliminować pijących, a wprowadzić w te miejsce inne osoby, które w tym czasie trudno. O to mi chodzi, nie radykalizacja. Tam są ludzie bardzo przypadkowi, którzy tu przychodzą właśnie. Ale możemy tak porównać do pasterki. I druga, tak, dlatego ja proponuję głosowanie. Jeśli chodzi o te wszystkie zabawki, które tam są umieszczone, bo one ulegają ciągle dewastacji. Dewastacja jest. Więc tam praktycznie ten koszt będzie coraz to większy, bo ciągle trzeba będzie to remontować. Ale przepraszam, będzie już zarządzić miasto. Przepraszam, był wniosek formalny, jeszcze jest koszt zarządzenia formalnego. Był wniosek formalny, zadanie głosowanie, kto z państwa jest za powtórzeniem głosowania, proszę o podniesienie ręki do góry. Jacek znaczy. Będziemy wracać do poprzednich głosowań, ja się pytam dlaczego i po co. Dostałem dwa antopice, dlatego że przychodzą do mnie mieszkańcy z osiedla Sienkiewicza, którzy są zaniepokojeni likwidacją tego placu zabaw. I to nie przychodzi 16 osób, tylko przychodzi... Ale czy nie będziemy później głosować w budżecie obywatelskim, żeby ten uaktywnić ten wąwóz? No właśnie, a budżecie obywatelskim... Jeśli to przejdzie, to nie ma, że chwilę będziemy go... Dobrze, proszę państwa, był wniosek formalny, ja nie mam podstaw, żeby go odrzucić, w związku z czym kto z państwa jest za powtórzeniem głosowania w sprawie placu zabaw w Wąwozie. Proszę o podniesienie ręki. Dotyczyć tak naprawdę. Bo jeszcze nie zostały przedstawione inne pomysły tak naprawdę. Ale było zagłosowane likwidacja. Była głosowana likwidacja. Ja bym złożył wniosek, żeby teraz ponownie przegłosować. I kto z państwa jest za powtórzeniem tego głosowania, proszę o podniesienie ręki. Za powtórzenie? Proszę państwa, będziemy za chwilę głosować na rezerwie celową i na co przekażemy środki. Mamy dwa warianty, można, że tak powiem, jeszcze trzeci, że nic nie robimy tak naprawdę. I podczas głosowania każdy będzie miał możliwość wypowiedzenia. Większość będzie decydowała, tak więc tak naprawdę przedstawiliśmy teraz opcje, jakie są dotyczące placu zabaw. Tak, ale pan przewodniczący powiedział, że poprzednio było głosowanie, tak, że tak likwiduje. I przygotował opcję, że stamtąd zabieramy, to kosztuje 21 tysięcy. To jest ta opcja. To jest druga opcja. Ale z głowy nie będzie tak zwanego non-stop remontowania. Dobrze, ja mam pytanie jeszcze jedno. Czy opinia nasza wyrażona na poprzednim posiedzeniu jest wiążąca? Czy my dzisiaj i tak musimy głosować nad tą rezerwą celową, skoro głosowaliśmy na poprzednim posiedzeniu? Czy to była opinia wiążąca czy nie wiążąca? To nie jest wiążące. Ale to jest tak. Bo myśmy opiniowali wtedy wnioski. Zarząd opracował i teraz na tym posiedzeniu będziemy decydować, czy faktycznie na dany wniosek, na dane zadanie przekażemy pieniądze, nie czy nie przekażemy. Tylko czy likwidujemy, czy nie. Państwo likwidujemy, proszę bardzo. Propozycja jest przeniesienie przed 21 tysięcy. Głosowaliśmy łącznie na dzienniku podnieścia, tak żeby było gdzie zabrać te... Okej, 21 tysięcy. Państwo, że jest...
zanotowania w niektórych miejscach zabawy różnego rodzaju, a my żeśmy stwierdzili, że można zabrać to z naszego placu zabaw, bo my chcieliśmy to zlikwidować. Więc chcieliśmy zrobić wash and go. Więc zróbmy to tak, czyli 21 miesięcy. Mam jeszcze jedno pytanie. Bo jeżeli my przeniesiemy za kwotę 500 tysięcy na place zabaw, które są pod zarządem miasta, to oni sobie sami tego nie wyremontują? Znaczy nie, musisz oddać wyremontować. Nie, to musi być przeniesione w odpowiednim. Oni nie wyremontują, bo nie przyjdzie. To tak samo jak gospodarowanie mienia musi przyjąć, tak? Oni przychodzą i będzie tak, w przedszkolu X, w przedszkolu Y i muszą i będą odbierać to, tak? Dobrze, to jak ukracając tę dyskusję, padł wniosek formalny, zatem kto z Państwa jest za powtórzeniem głosowania w sprawie placu zabaw? Proszę o podniesienie ręki. Tutaj jest sygnał, że żeśmy już raz przegłosowali na wcześniejszym posiedzeniu, że nie mowa o remoncie placu zabaw, tylko zabrania z tego miejsca i przeniesienie ewentualnie w inne lokalizacje. W związku z tym, jako przedstawiciel zarządu, mówię, że takie zadanie kosztuje 21 tysięcy. Będziemy za chwilę głosować, czy chcemy przeznaczyć 21 tysięcy na realizację tego zadania. To lecimy dalej. Nad przygotowanymi wnioskami. Pani Miliko. Jest jeden, drodzy Państwo, tutaj Andrzej przygotował, występował z wyceną, jest jeden próg zwalniający za 11 tysięcy, ale... Przejście, to szczerze mówiąc, to znaczy, nie przejście. Przepraszam, za 7 jest podane w wycenach. No właśnie, 11. To kosztuje 11. Ja proponuję, żeby spółdzielnia robiła obciążała. To teraz tak, bo to pana Jacka była propozycja, tak, żeby zrobić na ulicy Jana Sawy progi zwalniające. To też to nie tylko pana Jacka, ale również mieszkańców. Tak czy inaczej, problem dotyczy osiedla Marii Konopnickiej. I teraz sytuacja jest tak, żeśmy jako zarząd wystosowali zapytanie, jakie są koszty realizacji dwóch progów zwalniających, ewentualnie jednego modernizacji istniejącego przejścia tam, czyli zrobienie takiego chodnika po prostu, tak, przejście wyniesione tak zwane. I teraz zarząd drugi mostów, a dokładnie Wydział Zarządzania Ruchem, przychylił się do propozycji wykonania tego przejścia wyniesionego i wskazał kwotę 11 tysięcy, natomiast dwa progi zwalniające odrzucił to rozwiązanie. I teraz tak, jeśli chodzi o przejście wyniesione, wcześniej interpretacja jednej z radnych w tej sprawie była identyczna i tam znowu wycena była 7 tysięcy. No. Jak my będziemy płacić 11 tysięcy, jak to tak powiem, no tutaj odpowiedź na zapytanie radnej miejskiej, bo to wycena jest 7 tysięcy. Tak więc jest też to tak więc no tutaj jest kwestia też jakiejś takiej rozbieżnej kwoty. Natomiast realizacja tego zadania nam, dostaliśmy informację, że to jest 11 tysięcy i przejścia wyniesionego na ulicy Jana Sawy. No za to otworzymy. Tak, za to byśmy się nie wzięli. Nie, no ja zatrudniłam w takim razie do wymiana w tej chwili, żeby... Kostka możemy położyć. Znaczy próg położyć po prostu do 7 tysięcy. To jest, może robimy po prostu cynikum, tak jest. Znaczy, to nie jest taki. Ja bym mógł. Strzelać, ale nie wiem. I kolejne zadanie dotyczyło mu zakupu i montażu na terenie dzielnicy Rury ławek i koszy śmietnikowych. I tutaj też żeśmy skierowali zapytanie do dnia, znaczy to nie uzyskaliśmy odpowiedzi z uwagi na to, że prosiliśmy o zajęcie się tym tematem jednego podmiotu, wzorem lat ubiegłych tak naprawdę. Natomiast żeśmy dostali informację, że do każdego, że tak powiem, wydziału czy zarządu drogowego musimy skierować indywidualnie zapytanie. Tak więc w zależności od właściciela gruntu musimy jakby podzielić to na ileś jakby zadań tak naprawdę. I na tym stanęło, tak więc jakby ostatecznej wyceny nie mamy. Jeżeli byśmy chcieli w pasach drogowych ławki stawiać, no to do zarządu dróg. Jeżeli do ZNK, no to do ZNK. Z uwagi, że ta kwota wciąż jakby jest nieustalona i odpowiedź niedawno żeśmy dostali, no to tak naprawdę nie mamy przygotowanych. Prawda jest taka, że współpraca jest słaba. Jest. Tak.
Tak, tak, więc przez okres wakacyjny no, minęło 30 dni, wciąż nie ma jakby odpowiedzi na część pism i tak to wygląda, że ten okres wakacyjny to potem jest najlepszy na przepływ informacji jest po prostu najlepszy i tyle. Tak więc mamy taką sytuację, że zadanie dotyczące remontu chodnika na Juranda szacujemy 30... 25 lat. No tak, no to 30. No to ja tak mniej więcej to będzie 30-500. 30 tysięcy, jedno zadanie. Przeniesienie placu zabaw przy szkole 38 21 tysięcy. Próg zwalniający przyjmujemy 11 tysięcy. Mówię o zadaniach, jakie że tak powiem, się pojawiły. Tam było jeszcze zadanie o tych schodach, prawda? Tak, ale schody. Ale schody dzisiaj też żeśmy wystosowali odpowiednio wcześniej. Ale jeszcze raz w takim zakresie finansów. Jak będzie głosować na budżet obywatelski, to będą realizowane trzy projekty, a dzielnice, które nie dostały się do tego, mają do tego 50 tysięcy. 150 tysięcy. To w tym wypadku na przykład jak nasz projekt żaden nie przejdzie, to... Nie, to jest tak, tylko troszeczkę skaczemy na temat. Tak, skończmy, panie Jacek. Ale to też jest jakby nawiązane do tego placu zabaw. Tak więc nie wiem, czy kontynuować ten wątek, czy nie. Natomiast jeszcze a propos rezerwy celowej. Jeszcze jedno było zadanie, chodziło o remont bądź przebudowę schodów w okolicy budynku Zana 52. Tutaj jest to przejście przez wolne prowadzące do ulicy Nowomiejskiej. Też żeśmy wystosowali pismo, sygnał ze strony Urzędu Miasta. Dzisiaj byłem tak naprawdę na spotkaniu. Taką trochę informację dostałem, że przysiądą do tego, przeanalizują, ale na oko to jest około koszt 150 tysięcy. Dla mnie ta wycena jest w ogóle z kosmosu. Słyszycie, ja mam propozycję, że ci sami wykonawcy mogą zrobić te schody. Tak, jak dla mnie jest to z kosmosu, w ogóle jakby nie przekłada się na jakieś... Ale mówię, no też... Myśmy złożyli odpowiednio wcześniej wniosek, dzisiaj dopiero spotkanie się odbyło i tyle, tak więc tak naprawdę część zadań ciężko mi powiedzieć o ocenie, tak więc z uwagi na tą rozbieżność dosyć znaczną, to uważam, że jeśli chodzi o remont schodów, to nie powinniśmy teraz podchodzić, bo ani ceny nie mamy, a tak co to jest... Nawet mniej więcej nie mamy, to jest jakaś kosmiczna w ogóle. Jeśli chodzi o rezerwę celową, to w zasadzie tyle. I teraz, jeżeli przejdziemy do głosowania, proszę Państwa, większość, podczas głosowania, te zadania, które dostaną większość, na to po prostu pieniążki zostaną przeznaczone. I z automatu wtedy wyjdzie, czy realizujemy przeniesienie placu zabaw, czy remont chodnika, czy realizujemy ławki. Bo ławka, temat ławek, o ile nie mamy wyceny, ale jeżeli, nie wiem, przeznaczymy kwotę 5, 10, 20, 50, wszystko, to po prostu w tej kwocie ileś tych ławek czy śmietników wyjdzie, prawda? Tak więc tu jakby ta wycena nie jest jeszcze, jakby nie zamyka nam drogi działania. Ale, prawda? Tak więc w zależności jaką kwotę byśmy przeznaczyli na ławki czy śmietniki na terenie dzielnicy Rury, no to wtedy stosowną ilość ławek pojawi się. Dobrze, jeszcze ja bym przed głosowaniem poprosił tak o krótką informację. Co i kwota? Juranda chodnik 30 tysięcy. Ile? 30 tysięcy. Dalej. Plac zabaw przeniesienie 21 tysięcy. Próg zwalniający 11 tysięcy. Przejście wyniesione. Przejście wyniesione 11 tysięcy. Ławki i śmietniki, jedno hasło, bo ile tam pieniędzy będzie, to coś się da zrealizować. Kilka tych śmietników i kilka ławek kupić, 6 tysięcy. Takie mamy przeznaczenie. Minimum jakieś takie. To opowiadać. Tu jeszcze jest jeden punkt, lustra drogowe. Żeśmy też poruszyli w piątym punkcie zakup, montaż na terenie dzielnicy Rury wypukłych luster drogowych do 15 lipca. Było to. Ale to było... Zostały się zarządzić. Znaczy ja Państwu... Zgłaszałem do zarządu. Nie dostaliśmy zgody. Na montaż luster. I teraz mamy, drodzy Państwo, cztery zadania, trzy
mogą zostać zrealizowane. To głosujemy. To panie przewodniczący. Jeszcze sekundkę. Pan 3, ale to zależy. To zależy. Bo mamy kwotę 59 tysięcy, tak? W tej kwocie musimy się zmieścić. Dobrze, proponuję głosować po kolei. Po prostu to, co dostanie najwięcej głosów, to będzie przyjęte przez Radę. Więc prosiłbym pana sekretarza o zapisywanie. Tak. I proszę odczytywać głośno i wyraźnie, za czym głosujemy. Tak. No, przystępujemy do głosowania w sprawie chodników, budowy remontu chodnika przy ulicy Juranda na kwotę 30 tysięcy złotych. Kto z państwa jest za realizacją tego projektu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Raz, dwa, trzy, cztery. 15 głosów. Bardzo dziękuję. Za. Kto z państwa jest przeciw? Jeden głos. I kto się wstrzymał? Raz, dwa. Dwa się wstrzymał. Tak. Dobrze. Punkt następny. Kto z państwa jest za przeniesieniem placu zabaw z wąwozu na kwotę 21 tysięcy złotych? Proszę o podniesienie ręki do góry. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6 głosów. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery głosy. I kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem głosów wstrzymujących. Dobrze, punkt następny. Kto z państwa jest za realizacją budowy przejścia wzniesionego na kwotę 11 tysięcy złotych? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziesięć osób za. Kto z państwa jest przeciw? Raz, jeden głos przeciw. I kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób wstrzymało od głosu. I teraz tak. Kto z państwa jest za przeznaczeniem kwoty 6 tysięcy złotych na ławki, śmietniki na terenie dzielnicy Rury? Proszę o podniesienie ręki do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście głosów. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Cztery, pięć. Pięć osób się wstrzymało. I poproszę o pytanie wyników. Pierwsze głosowanie dotyczyło remontu chodnika przy ulicy Juranda 3. 15 osób było za, jedna była przeciw, dwie się wstrzymały. Drugie głosowanie dotyczyło wąwozu i placu zabaw, likwidacji tegoż placu. 6 osób głosowało za, 4 było przeciw, 8 wstrzymało się od głosu. Trzecie głosowanie dotyczyło przejścia wyniesionego na osiedlu Konopnickiej. 10 osób było za, jedna była przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. I czwarte głosowanie dotyczyło ławek na naszej, i siewników na naszej dzielnicy Rury. I 13 osób było za, 0 było przeciw i 5 wstrzymało się od głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że zdecydowaliśmy o przekazaniu kwoty na przebudowę chodnika przy ulicy Juranda na kwotę 30 tysięcy złotych, na realizację przejścia wyniesionego na kwotę 11 tysięcy złotych i na doposażenie ławek i śmietników na terenie dzielnicy Rury. Łączna wartość tych trzech projektów 47 tysięcy złotych. Zatem zostaje nam jeszcze 12 tysięcy złotych do wydania. Poczekaj, momencik. Zostaje 12 200 i jaka jest propozycja zarządu na tą kwotę? I zaraz na jakich propozycji? Proszę państwa, to może taka głośna dyskusja. Przede wszystkim z uwagi, że to są rozbieżności odnośnie chodnika, prawda? Moja propozycja jest taka, żeby jeżeli zajdzie potrzeba, nie wiem, dołożenia na to zadanie, czy ten bruk zwalniający, że zejdziemy do kwoty 7, znowu się pojawią jakieś oszczędności,
To żeby po prostu w pozostałej kwocie przeznaczyć tą kwotę, która pozostanie na zwiększenie tej liczby ławek na terenie dzielnicy, ławek, świetlików na terenie... Tak więc, no to był ten temat poruszony na wcześniejszym posiedzeniu, to wszyscy państwo, większość państwa sygnalizowało, że ławek świetników by się przydało. No wtedy po prostu ta ilość będzie większa, tak więc moja propozycja jest, żeby umocować zarząd do przeznaczenia pozostałej, tam zaoszczędzonej kwoty, jeśli się pojawią jakieś oszczędności z jednego zadania lub konieczność, nie wiem, dorzucenia do chodnika, nie wiem, będzie 1000 czy 2000 dołożyć, to żeby zarząd mógł podjąć taką decyzję. Znaczy albo dorzucamy do tych śmietników, albo do tego chodnika, który tak pozabiera nam największą część pieniędzy. Znaczy no tutaj kwestia, jeżeli... Układ, przegłosował pewien układ, a te wszystkie pieniądze już tam są. Wygląda na to, że nie będzie przeniesienia i będziemy mieli ten... Kurczę, żeby pomóc, czy państwo widzicie wszędzie układ? To jest bardzo jasne. Jest demokracja, wy mówicie, że jest trudno. Myśmy pracowali wcześniej, kwestia była tylko zebrania podpisów, ewentualnie decyzji. Aż tak, długich pan nie ma, nie przesadza pan jak. Dobrze. Podoba mi się. A czy musimy podjąć decyzję, co z pozostałą kwotą? I czy tak powiem, bo do czego zmierzam, proszę państwa? W wcześniejszej razie była taka sytuacja, że był problem z kworów. Okazało się, że na jedno zadanie trzeba było dorzucić bodajże tam 1000 zł, nie znaczną kwotę. I tak naprawdę zarząd miał złożone ręce, bo póki rada nie umocowała zarządu do takiego ruchu, to nie można było ruszyć z tym zadaniem, ani było kwoty. Znaczy ja składam taki wniosek, że jeżeli się w tym 30 nie wyrobimy, to ja rezygnuję z tego zadania. A gwarantuję się wyrobimy. Dobrze, w takim razie te pieniądze trzeba rozdysponować na pozostałe cele. Więc jestem za tym, żebyśmy przystąpili do głosowania zrzucenia tego na zarząd, jeżeli chodzi o rozdysponowanie tej kwoty, bo być może, że tutaj gdzieś będą potrzebne te środki na te cele, które podjęliśmy. A jeżeli nie, to myślę, że zarząd wtedy nam przedstawi inny cel u środków na następnym posiedzeniu rady. Znaczy ja chciałam tylko jeszcze dwa słowa a propos tego placu. Chciałam powiedzieć, że to ja, panowie, bardzo się napracowałam, bo i zebrałam podpisy u państwa na ZANA, mam tych podpisów z panią mieszkanką oczywiście 70 i zrobiłam dwie koncepcje i byłam pewna, że któraś z tych koncepcji przejdzie, natomiast ja też nie chcę, żeby ten temat, to też chcę to poruszyć teraz, został przekreślony raz na zawsze, tylko za chwileczkę będziemy i myślę jeszcze nawet, bo chciałam to też państwu zaproponować na koniec spotkania, siadać do rezerwy celowej na przyszły rok, żebyśmy mogli w lutym, w marcu mieć rozdysponowaną rezerwę celową i żeby nie usłyszeć od urzędników Zarządu Dróg czy Urzędu Miasta, że z inwestycjami, tak jak ja na przykład słyszałam, to na jesień się nie wchodzi, także to chciałam. Natomiast wycena jest... No ja przeznaczyłam natomiast na to bardzo dużo czasu i zaangażowania i to nie jest tak, że nie chciałam, tylko chciałam, żeby byli wszyscy zadowoleni, ale wszyscy zadowoleni nigdy nie będą. I nie chciałabym też od panów żadnych zarzutów jakby słyszeć, bo naprawdę, panie Piotrze... Ale nie wie pani, bo ten problem wałkuje się jeszcze od tamtej razy. Ja rozmawiałam z panem Andrzejem, rozmawialiśmy o problemach związanych z tym. I to nie jest problem tylko wynikający teraz, w tym momencie, że pani się, powiedzmy, tam napracowała i nic z tego nie wyszło, bo rada przegłosowała inaczej. My mamy autentycznie problem z tym placem zabaw. My, mieszkańcy Jana Sawy 5, nas jest aż dwóch w tej radzie, z tego bloku. I dlatego wydawało nam się, że w tym momencie, będąc w radzie, chociaż taką rzecz dla tych mieszkańców zrobimy, oni już na nas nie zagłosują. Tyle państwu powiem i nie będą w ogóle chodzić na wybory, być może, bo oni na nas liczyli, chociażby między innymi jedną rzeczą. Druga rzecz, która nie wyszła również, to ten długi znak drogowy, który można było spokojnie postawić, żadnym problemem nie jest. Ale to ja, jednak stał się problemem. Wszystko się staje problemem, więc w tym momencie ja osobiście mam takie wrażenie, że my jesteśmy tylko do rozdysponowania tej kwoty, którą mamy na dany rok i koniec, reszta nas interesuje. Tak jakbyśmy w ogóle nie mogli ingerować w nic.
mamy tak źle skonstruowany statut, że praktycznie nikt nas nie informuje o czymś, co się dzieje. Ta droga, która powstała dojazdowa do kontrowersyjnej budowy, została zrobiona w taki sposób, w takim czasie, że praktycznie nie było żadnych interwencji. Dobrze, dobrze, ale statut uchwała miasto. Moment, ale relacja, nie. Statut uchwała miasto, ale na nasz wniosek też może. Miasto samo. No to proszę to wnioskować, jak się panu statut nie podoba. Ale ja tylko pana mówię, przepraszam. Panowie, ja tylko bardzo proszę, żebyśmy nie wchodzili. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja jako członek tej rady do placu zabaw będę wracać, pomimo że teraz nastała taka, a nie inna sytuacja. I ta wycena jest aktualna, dokumenty są przygotowane, za pewne rzeczy zostały też ustalone w urzędzie miasta. Miasto też chce wyprostować akurat tą sytuację, bo chce przejąć, żeby odpowiedni wydział się zaopiekował tym placem. Czy on będzie tam, czy on będzie na dwóch innych, czy trzech innych miejscach. Natomiast ja też obiecałam pani mieszkance i pewne rzeczy zostały powiedziane i mam nadzieję, że nie skończymy. Natomiast już odnosząc się i zamykając dyskusję, odnosząc się do... My już o statucie tak rozmawialiśmy telefonicznie. Ja się też tutaj w wielu kwestiach z panem zgodzę. Natomiast statut od lat nie jest zmieniany. Jedyne, co możemy zrobić, to wnosić o uwagi, już w momencie, uwagi, co chcemy w tym statucie zmienić. I możemy siedzieć i pracować nad tym. Możemy, to jest temat otwarty i zaraz też do tego wrócimy. Pan Jakubowski chciał zająć. Fundacja Wolności, jak jesteśmy przy temacie statutów, to chciałem powiedzieć, że prawnicy w Urzędzie Miasta już od półtora roku przygotowują zmiany statutu, tak już w poprzedniej kadencji, znaczy tutaj przed wyborami, tutaj też na tym dzielu było pytane i wiem, że w okresie tym teraz po wakacyjnym, czyli mam nadzieję, że we wrześniu będą przekazane do konsultacji Radom Dzielnic projekt zmian w statutach. Myślę, że teraz jest duża szansa i teraz taka okoliczność się nadarza Radom Dzielnic, żeby wspólnie wystąpić i tak jakby wylobować, żeby te zmiany były jak najlepsze, najkorzystniejsze dla Rady Dzielnic. Ze swojej strony środowiska, że jako fundacja chcemy za miesiąc w Badzieniku zrobić takie spotkanie, taką konferencję dla rad dzielnic, na którą dzisiaj zapraszam. Tak planujemy na około 50-60 osób z wszystkich rad dzielnic, żeby porozmawiać właśnie też przede wszystkim na temat zmian statuta. To tylko przy okazji, jak jesteśmy... Ja miałbym taką prośbę jeszcze, myślę, że radę również, żeby zarząd może wystąpił do 4. Komisariatu Policji o codzienne patrole po prostu po godzinie 21 częstsze. Znaczy później. Panie przewodniczący, to ktoś mądrzejszy od nas wszystkich w tej sali powiedział, że stosowanie tych samych środków i oczekiwanie innego efektu jest idiotyzmem. To Einstein. Ten plac istnieje ślad. Tam nie ma matek dzieci, jest to kłamstwo. Ja patrzę na nim. Rzadko się patrzy. To jest wyjątek. No dobrze, ale podjęliśmy decyzję. Ale tworzymy W tym momencie jedynym rozwiązaniem jest to, żeby policja co godzinę ten plac po prostu kontrolowała. Natomiast ja dziękuję też za argument, że pani przewodnicząca pracowała, tylko to jest to miejsce, gdzie chciałem być, tak? Proszę panu. Tak, ale oczywiście, to jest miejsce, w którym się spotykają ludzie od lat, więc czy tam będzie plac zabaw, to będzie odremontowany, czy go nie będzie. A może to też tak, tam ludzie będą się spotykać, będą się rozchodzić, siedzą sobie na trawie, gdziekolwiek schowają się w krzakach. Także myślę, że problemem głównym nie jest sam plac zabaw, tak? Że akurat mają miejsce. Od kiedy jest plac zabaw? Tam się zrobił problem. Ja tam mieszkam 20 parę lat. Ja rozumiem, ale starsi ludzie na moim osiedlu również cyklicznie likwidują, wnoszą o likwidację placów zabaw. Najchętniej wyeliminowaliby dzieci tak, po prostu z otoczenia. Tak? Wie pani co, ja myślę, że pani, by pani przymieszkała, no tak jak jest ładna pogoda w nocy, ale powiedzmy, cieplutko. Ja mieszkałam przez lata, sąsiadując z ulicą, gdzie po przeciwnej stronie był klub. Ale i tam, tam jak się nawet szeptem mówi, to słychać, a jak coś się wydzierają, no jak pani wie, to pani powinna rozumieć. Tak, ale pani mieszka daleko od tego placu. Tak szczerze mówiąc, ja też nie chcę ingerować w pani drogę, w pani plac zabaw, czy cokolwiek. Ja mogę zrozumieć, jeśli pani coś powie, ale jeżeli pani próbuje mi wytłumaczyć, że ten plac jest dobry dla mieszkańców, dla tych, którzy zgłaszają problemy, jesteśmy jeszcze na dodatek w radzie tej samej, to przykro mi.
Przykro mi, że ma pan takie rozbieżne zdanie w tej sprawie. Obraz jest bardzo ważny. To wobec państwa jest zaobligowaniem zarządu. Kto z państwa jest za zobligowaniem zarządu do rozdysponowania kwoty 12 200 zł na cele budżetowe? Dziękuję bardzo. Kto się... Kto jest przeciw? Można przeliczyć, żebyśmy wiedzieli. Kto jest przeciw? To wszyscy byli. Wszyscy byli. Kto jest przeciw? Nikt. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8, czyli budżet obywatelski. Poproszę o zabranie głosu przedstawiciela zarządu. To co mamy na kartę? Tak. Tak, drodzy państwo. Ja poprosiłam o uwzględnienie tego tematu, jakim jest budżet obywatelski w dzisiejszych obradach. Nie wiem. I chciałabym, żebyście mi też państwo pomogli odpowiedzieć, czy będziemy zajmować, czy będziemy wspierać jakiś projekt z tego budżetu, ponieważ mamy 2 tygodnie do momentu ogłoszenia, tak? 2 tygodnie do 25, do momentu, kiedy zostanie otwarte głosowanie na projekty. Z mojej strony jest taka delikatna sugestia, ale to jest, chcę poddać to pod obrady. Przepraszam, do której państwo będą się, bo my chcemy zamknąć szkołę? Do 21 maksymalnie. Aha, dobrze. Delikatna sugestia, żeby wybrać coś z tej listy i wesprzeć. Ja ze swojej strony to mogłabym jakąś formą ulotkową, tak, żeby wydrukować jakieś ulotki, ale my jako członkowie Rady byśmy byli odpowiedzialni raz za rozdysponowywanie tych ulotek. I teraz chciałabym, żebyście państwo zerknęli na te propozycje, które są tutaj przedstawione i żebyśmy wypracowali coś. I jeszcze tylko skończę, że jeżeli żaden z tych projektów nie przejdzie, to w tym budżecie obywatelskim i tak 150 tysięcy zostanie przeznaczonych na realizację jakiegoś projektu w... No czyli wiadomo. Tak, tylko jeden jest do 150. Tak. Także... Ale fajnie. Przepraszam, Andrzej. Nie będę się przewracać. No więc tak. To jaki jest wniosek zarządu? Wniosek zarządu jest taki, żebyście państwo, żeby Rada się odniosła, czy robimy kampanię. Czy chcemy wspierać w ogóle jakieś projekty? Który z tych projektów? Projekt, w jaki sposób państwo sobie wyobrażają wsparcie Rady? Tak więc była mowa chyba na wcześniejszym posiedzeniu. To też jest, że tak powiem, propozycja. Tylko pytania, które są wszystkie pozytywne, tak więc określmy, bo dla jednego będą wszystkie, a na innych jednak nie, prawda? Dla niektórych jest tylko pozytywne. Ale chyba takim wspólnym pomysłem jest wąwóz. Tak. Ja proszę państwa, tak, z tych listy małych projektów, czyli inaczej, uważam, że powinniśmy się kierować, ale to jest moje osobiste, subiektywne, podkreślę zdanie, bo jestem autorem jednego, nie tylko jednego z projektów. Ale powinniśmy się kierować tym, żeby promować taki projekt, który będzie się odnosił do jak największej liczby mieszkańców. Żeby nie jedno konkretne osiedle skorzystało, tylko jak najwięcej osiedli. I pierwsze, co mi się tutaj widzi, to jest M69, 90 nowych miejsc parkingowych, bo deficyt miejsc parkingowych jest wszędzie, tak więc uważam, że to jest jakby... Warto nad tym projektem się pochylić. Jeżeli chodzi o projekty duże, no to już nie będę zabierał. Głosu, tak więc to D4, nowe oświetlenie dla ludzi, to jest też taki ogólny
Nie chciałbym w błąd wprowadzić, ale tam bodajże, jeśli chodzi o naszą piwnicę, to przy głębokiej jakieś tam wymiana kilku słupów, ale nie chciałbym, że tak powiem, tu w błąd wprowadzić. No. Czy ktoś z Państwa chciałby się odnieść do któregoś z projektów? Może jeżeli można. Odnośnie tego, co sam stworzyły, załóżmy ten dotyczący LSM, znaczy wąwozu. Mm-hmm. Tu jeżeli byśmy to chcieli wspierać, to musielibyśmy tutaj porozumieć się z czuwami, żeby wsparcie było wspólne. Jeżeli chcemy, żeby to przeszło, to musi być to wspólne. No tak, tylko że w lepszym poprzednim kadencji było to wspólne działanie i oni jakoś się nie za bardzo wiązali z tego. No bo oni są skuteczniejsi od nas. Trzeba przede wszystkim dogadać się z nimi, czy są zainteresowani tym, bo jeżeli nie, to musimy... Nie są zainteresowani, to ja zaraz powiem. Oni swoje. Nie, to musimy sami pomyśleć. Mają piękne wąwóz. Jest możliwość, powiedzmy, promocji, nie tylko przez ulotki, ale przecież w wypadku akurat tych, rakie są akurat bardzo dobrym miejscem. Ale ja bym też spółdzielnie zaangażował. Ja na przykład, jeżeli też mogę jeszcze coś powiedzieć, to ten mały projekt 90 nowych miejsc parkingowych i obejmuje 4 osiedla Mickiewicza, Konopnickiej, Krasińskiego i Słowackiego. Że też zwróci się o pomoc do spółdzielni, do administracji tych osiedli konkretnych z prośbą o promocję, o wskazywanie tego projektu. Tak, to znaczy nie wiem jak teraz jest, bo nie mam się nie interesowałem, ale jeżeli jest taka sama metoda głosowania jak do tej pory. Nie. Osobiście jest zmniejszony też limit wieku. Do 16? Nie, do zera. To moja córka. Tylko jest wymóg taki, że ktoś musi chyba samodzielnie to zakręcić. Ale przez internet można głosować. Przez internet można. Tak. Czyli nie sobie kampania tylko tego. Tak, może teoretycznie oddać. Co się możliwe. No to słuchaj, to nie to tak samo. Ogłosił, ale możemy wybrać
wpisać dwa małe. I dlatego też pytam, skąd taka rozbieżność w kwotach, bo to mnie interesuje. Ale że 300 tysięcy, dlaczego tak tu 300 i tu 300? Dlatego, że ja ci powiem, że na przykład takie kilka podstawów, ja nawet mam cennik z tymi urządzeniami. Te urządzenia są bardzo drogie. I 50 tysięcy to jest taki średniawy, smutny plac zabaw z podstawowymi urządzeniami za 50 tysięcy. Więc masz 6 placów zabaw na przykład. Podstawowych. Na przykład, ale to jest tak, jak ja ci mogę na... Dysponując tutaj... Ja po wszystkich placach na naszej dzielnicy, bo jestem szczęśliwą babcią i słuchajcie, biegam po wszystkich, to uważam, że nie jest aż tak strasznie źle, słuchajcie, z tymi naszymi placami zabaw. Oczywiście trzeba je doposażyć. Natomiast jest fatalnie, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe. Pan przewodniczący, ja wnioskuję o to, żebyśmy wybrali te dwa małe projekty, jeden duży, poprzez głosowanie, poprzez wybór zwykłą większą ilością głosów. Będzie to na pewno krótsze niż opiniowanie każdego z nich. Tak, oczywiście. To może ja jeszcze, jeżeli mogę, to wiem, jakie przedszkola są objęte tym projektem M103. Więc tak, jest to przedszkola numer 73 przy ulicy Uśmiechu 5, to jest osiedle Skarpa, przedszkola północ. Przedszkole z oddziałami integracyjnymi numer 36, czyli przy ulicy Walnroda, tak, to masz. Ale co się dla Mickiewicza. Przedszkole numer 73, tutaj różne, zakresem są objęte różne modernizacje, tak? Czyli między innymi 76 na Skarpie, przedszkole numer 36 na osiedlu Mickiewicza i tu jeszcze jedno, nie, te dwa przedszkole, tak? Jedno przedszkole z naszego rejonu. Tak, 36 na Walnroda, które jedno urządzenie dostali za 13 tysięcy. Powiem szczerze, że jest bardzo piękne to przedszkole. Jest cudownie zagospodarowane, bo ono ma dzieci niepełnosprawne i ma bardzo dużo środków z innego celu również. Ja jeżeli mogę tutaj w związku z tym przeniesieniem głosowaliśmy nad przeniesieniem tego placu zabaw z konwodu. Część zabawek miała być rozdysponowana dla przedszkola integracyjnego na osiedlu Słowackiego, dla przedszkola numer 39, która po raz trzeci startuje w budżecie obywatelskim. Dwa razy niestety niewielką ilością głosów nie dostało się, nie zostało, nie wygrało. W związku z tym to jest też taka moja osobista prośba do Państwa, ponieważ w przedszkole nie ma żadnego placu zabaw, jest tylko teren. Zielono, jest pięknie ogrodzone, przedszkole jest ładnie zmodernizowane, natomiast dyrektorka od kilku lat nie może pozyskać z żadnych środków na to, żeby to przedszkole wyposażyć w plac zabaw. Także w związku z tym, że przedszkole to przedszkole numer 36, a więc na ulicy Walnroda, tak jak pani Bogosia mówiła, plac zabaw jakiś już posiada i też ze środków tutaj rezerwy celowej były przeznaczone przez nas w tym roku przez panią Monikę jakieś tam środki. Także prosiłabym Państwa o rozważenie zagłosowania za tym właśnie projektem N78, żeby wesprzeć te dzieciaki, to jest również przedszkole integracyjne. Dobrze, czyli... Jeszcze mam jedno pytanie, bo jeszcze chodzi o przedszkole przy ulicy Zachodniej, bo mieliśmy w punkcie 23 rezerwy celowej właśnie wsparcie finansowe dla przedszkola przy ulicy Zachodniej. I właśnie, ja wiem, że to odrzucone, i właśnie chciałem zapytać, czy to przedszkole też by wchodziło w skład właśnie tego finansowania. Bo pan jeszcze wrócił do poprzedniego punktu, czyli do rezerwy celowej, że na poprzednim posiedzeniu głosowaliśmy w sprawie do doposażenia placu zabaw przy ulicy Zachodniej. Teraz mogę rozmawiać, bo oni zadzwonią do ciebie, że został odrzucony. Tak, on był wtedy odrzucony.
rzucony. Był odrzucony. Dobrze, czyli jest wniosek, żeby głosować każdy po kolei, czy może jesteśmy w stanie umówić na te dwie propozycje? Dobrze, kto z Państwa jest za tym, jeżeli chodzi o małe projekty, abyśmy jako Rada Ciągnicy wspierali w promocji projekt... Drodzy Państwo, ja tylko zanim jeszcze zaczniemy głosować, bardzo Cię przepraszam, Grzegorz. Ja tylko powiem dwa słowa, że tak jak powiedziałam na początku, te ulotki, druk tych ulotek ja pokryję. Natomiast to nie jest tak, że ja biorę na siebie, mamy bardzo mało czasu, to nie jest tak, że ja biorę na siebie, że wezmę dwie torby i będę z tymi ulotkami tak chodziła od klatki do klatki. Tylko weźcie sobie Państwo też pod uwagę, że wszyscy jak tu siedzimy, bierzecie na siebie ciężar rozniesienia tych ulotek. Ja oczywiście jako przedstawiciela Rady porozumiem się z administracjami. Administracje porozrzucają. I też właśnie ja ten. Natomiast chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że będzie to praca jakaś dla nas wszystkich, tak? No więc zaraz będziemy tak też ustalać, czy te ulotki będą. Tu, ja mam taką propozycję, oczywiście nie wiem, czy nam się to uda, ale nasz LSM co miesiąc wydaje biuletyn. I w tym informatorze biuletynie można byłoby to umieścić i byłoby to znalazłoby się w każdym jednym domu. Jak się już... A warto wykorzystać, bo we wrześniu najprawdopodobniej wyjdzie. Będzie biuletyn, bo nie chciałbym, żeby umieścić, bo musimy mieć jak. To na pewno tutaj tak, natomiast nie wiem, czy... I pozbędziemy się tej chyba konieczności. I nikt nam nie zarzuci, że nie miał takiej wiedzy. Tak. Dobrze, czy znajdzie się prawo, czy w wspólnocie mogę to tam wydrukować, coś takiego? Bo wszystko w wspólnocie też wychodzi. Gdzie? Myślę, że tak. Gazeta w wspólnocie z naszej parafii. Panie, czy poza lesonami ta część dzielnicy, która jest poza lesonami i tego biuletonu nie dostanie, czy to tam? Nie, to tam to są ulotki. Czyli to są stare rury, czyli to jest rejon pani Lucyny Fryc, a ona tam prężnie działa, a jeszcze prężnie Andrzej Gołacki i pan Izbicki, więc we troje, jak pójdą z ulotkami, żartuję oczywiście. No ale jeśli też były dwa periodyki wydane akurat na terenie tych LSM-ów, no to ja wiem, czy jest dotarcie większe niż ta ulotka nasza? Nie, no nie jest pewnie. Albo jakieś plakaty, informacje, coś można drukować. Coś można w Kowicach, na to jest nas spółdzielnia. Dobrze, kto z Państwa za tym, żeby promować projekt? Ale Andrzej jeszcze chciał coś powiedzieć. Proszę Państwa, ja może jako doświadczony tutaj działacz w temacie budżetu obywatelskiego. Od 2 lat chodzę z tymi światami, ulotkami, roznoszę po LSM-ie i po czubach. W tamtym roku mogłem liczyć na wsparcie tutaj pana kierownika, za co bardzo dziękuję. Natomiast proszę Państwa, ja to troszkę widzę w zupełnie innych barwach, bo na każdym radzie, że tak powiem, w każdym roku sygnalizowałem temat budżetu i miło mi to powiedzieć, że w tym roku Państwo jako Rada największe zaangażowanie tak naprawdę wykazują, prawda? Tylko teraz tak, do tego się sprowadzamy. Możemy przegłosować, że będziemy popierać dane projekty i w zeszłym roku było tak, że Rada poparła wszystkie projekty. Popieramy. Czy ktoś wiedział z mieszkańców, co Rada popiera? Nic. Nie, przepraszam, jeden z autorów, który tam mocno promował, prawda? Natomiast tak realnie Rada nie wykonała żadnych działań. Tutaj pani przewodnicząca i również dziękuję, deklaruję chęć sfinansowania ulotek. Natomiast ja się pytam tak, bo pani poniesie koszty, nadrukujemy ileś tysięcy ulotek. I pytanie, kto to rozniesie, żeby nie okazało się, że te ulotki wylądują w koszu. Bo proszę Państwa, ja mówię, przez 2 lata na siłę próbowałem różnych współpracy z LSM-em. Też te gazetki telesomowskie też była podejmowana inicjatywa różnych, że tak powiem,
próbowałem. I proszę Państwa, i proszę Państwa, ja jestem trochę zniesmaczony tak naprawdę. Ale proszę mi powiedzieć, Panie Andrzeju, nie udała się. Z jaką ulotką? No, żeby włożyć ten biuletyn. Wie Pani, z tego w zeszłym roku informacja ten biuletyn podaje, że chyba został opublikowany po już głosowaniu, albo pod końcem. Bo mnie się udało. Mnie się udało, tylko po prostu wydrukowałam i poprosiłam bardzo grzecznie, żeby się pojawiło. Na Rzeckiego, żeby był ktoś tak uprzejmy i żeby to w momencie, kiedy będzie drukowana, drukuje się to na pana Tadeusza w drukarni, żeby to po prostu powrzucali i powrzucali. Wprawdzie powiem szczerze, że ja tu mieszkam już, jak wam powiem, że 40 lat, to może nie uwierzycie, ale taka jest prawda. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że w myśl tej zasady, że jeżeli ktoś o coś bardzo grzecznie prosi, to czasami się to uczyni. Być może ja takiego sposobu nie wykorzystałam, a może jest to właśnie droga do sukcesu, prawda? Dlatego, jeżeli Państwo mają jakieś pomysły. Ja po prostu grzecznie poprosiłam, no i mnie się udało. No to, dobrze, ja jestem na to, żeśmy zaopiniowali i promowali. Trzeba próbować. Nie zniechałem się na poprzednie lata, jest nowa rada. Ja myślę, że po prostu ludzi trzeba informować. Tak, kto z Państwa jest za tym, żebyśmy promowali projekt M69 i M78? Proszę o podniesienie ręki do góry. Przedszkole na Słowackiego. 69 i który? 69 i 78. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Także małe projekty mamy dwa. Projekt M69 i M78. Czy ktoś z Państwa ma propozycję, który powinniśmy wskazać? Projekt duży. No, ja nie widzę inaczej. Ale jeszcze są też takie, że my promujemy wąwóz, który łączy nas z Czubami, a czy bez niego głosuje, głosuje nas projekt, który jest ich wewnątrz, to może zróbmy tak samo, jeśli ktoś się u nich obejrzy. Ale w starciu z nimi nie mamy szans. Znaczy powiem tak, z tego co tak rozmawiałem z mieszkańcami, to udało się wcześniej w budżecie obywatelskim tą uchwałę dla gimnazjum nr 10 przegłosować. I teraz z tego co wiem, to ich rodzice uczniów tam będą głosowali za projektem właśnie doposażenia tej bazy sportowej, żeby jak już się coś zaczęło, to żeby to skończyć. Tak, czyli ten projekt D7, żeby jak już została budowana hala, to żeby tą szkołę doposażyć do końca, a nie czekać kwiatka na kwiatek. Z tego co wiem, to dużo osób jest za tym projektem. I ja szczerze mówiąc też. Przepraszam, co to jest dla całej dzielnicy szkoły? Pan tam teraz nie liczy liceum? I gimnazjum i liceum, no dwie klasy jeszcze gimnazjum zostały, tak? No ja w ogóle nie z nimi. Jednak ja uważam, że ten wąwóz jest wizytówką dzielnicy i wstyd jest, jak się jedzie rowerem. Tak, tylko mi chodzi o to, żeby nam się nie. Chodzi mi o to, żeby nam się nie rozmyły głosy, bo jeżeli my zagłosujemy na wąwóz, a ludzie, rodzice uczniów w gimnazjum i liceum zagłosują na szkołę, to ani jedno, ani drugie się nie zostanie wypełnione. Tak samo można powiedzieć, że ktoś będzie nawet 29 głosował, znowu siłownia zasada. I znowu czuby będą miały wszystko. Natomiast teraz już tak nie jest. Już, tak jak to było w zeszłym roku, ludzie się zebrali, rzeczywiście głosowania na tą halę sportową, no i hala już stoi, tak? No i teraz nie szkoła, wyda pozostałe pieniądze z jakiejś innej celu. Czyli vis-a-vis z budżetu obywatelskiego w pierwszej edycji trafiły środki na dzielnicę Rury. To, że hala stoi, to na pewno nie z budżetu obywatelskiego. I co dyrektor informuje, że to z budżetu obywatelskiego? No bo prawdzi propaganda, żeby wygrać. Jedynym, że tak powiem, projektem, który trafił od uruchomienia budżetu obywatelskiego był w pierwszej edycji, to był remont chodnika na Zana tutaj przy tam jest przychodnia koło vis-a-vis Akademii Kufolce Sonowania. Tam, że tak powiem, został wyremontowany chodnik. I to pierwsze edycji. To są jedyne środki, które dzielnica prawie 30 tysięcy mieszkańców była w stanie pozyskać. Tak więc to też daje do myślenia. Nic nie przeszło, prawda? Tak. Tak więc niestety... dobrze. Możesz krótko powiedzieć dokładnie, co jest jako pomóc, jako reparacja, tak? Szczerze mówiąc, niewiele zostało, bo zostało tutaj ogołocone. Projekt zakładał, że tak powiem, mocną modernizację wąwozu, ale po
rozmowach ze mną, to jest przedstawicielem Urzędu Miasta Groże, że zostało wycięte, dlatego w moim odczuciu jakby setno zostało po prostu wycięte z tego projektu. Kluczowym dla mnie rzeczą to było wykonanie połączenia chodnika przez ogródki działkowe prowadzące do ulicy Ułanów. To w zasadzie nie będzie możliwe do zrealizowania. Mówmy się sedno inwestycji. No ja uważam, że akurat to było potrzebne. Natomiast druga rzecz to była przestrzeń tutaj między osiedlem Rutą a osiedlem Konopnicki, żeby tam utworzyć strefę sportu, rekreacji, też placu zabaw. I tutaj jakby zgody nie ma, żeby po prostu nie, w cudzysłowie, nie zaśmiecać się wąwozu tych zboczy, wąwozu tak samo chodnik, żeby połączyć się do Konopnickiego z wąwozu. No to na czubach można było to zrobić? No to się przyjrzymy. Żeby tam tak oszukać, blok można zbudować tam, gdzie nie można, no. Trzeba było napisać schody dla staruszków. Z tymi osiedlami, a tym rejonem jest ogromna. Tam nie wyjdzie po prostu nic. To jest 350 tysięcy. Dobrze, to w takim razie zagłosujmy nad wszystkimi, który dostał najwięcej głosów, będzie przyjęty. Ale mam pytanie, czy można byłoby wprowadzić w tajemnicę, znaczy co dotyczy, czego dotyczy punkt 1, bo skoro oni tutaj napisali obok, że to pewne zastrzeżeniami, to nie może, to nie może być, to nie może być. Może być. Wobec czego, co tutaj wchodzi w skład? Za czym będziemy głosować? Dobrze, proszę o ciszę. A wydzielenie pasów. Nie mogę wszyscy naraz. Chodzi dla pieszych. Wydzielenie jakieś takie. Już, moment. Zostało zadane pytanie, co zostało w projekcie D1 na tą kwotę 1 200 000. Co za tą kwotę zostanie zrealizowane, jeżeli ten projekt zostanie przyjęty? Doposażenie i remont istniejących placów zabaw, bo strefa sportu została zlikwidowana, odrzucona. Czyli w zasadzie... No, w obozie są dwa. Jedna między Skarbą a Osiedlem Prusa. Tam jest takie rozkopane to wszystko. Tak, to jest jeden plac zabaw, drugi to jest właśnie przy szkole 38. Czy ten asfalt będzie uprawiony? Czyli po budej alejce? Tak. Projekt no, nie ma sensu. To bo tam powiat wierzchnia to było 800. No to co tam oni chcą robić? Co to tam było sensu? No to milion wierzchnia. A schodzenia. Schodzenia będą zamienione. I latarnie nowe. I nowe latarnie. Dobrze, kto z Państwa jest za tym, żebyśmy promowali projekt D1? Proszę o podniesienie ręki do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć głosów. Proszę o notowanie. Kto z Państwa jest za tym, żebyśmy promowali projekt D4, czyli nowe oświetlenie dla Lublina, to dotyczy ulicy Głębokiej. Nie widzę. Kto z Państwa jest za projektem D7, czyli rozbudową bazy sportowej w liceum? 3, 4, 5, 6 głosów. I kto z Państwa jest za projektem D29, czyli plac zabaw dla małego, siłownia dla dużego na ulicy Zana? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 głosów. Dobrze, zatem przyjęliśmy, że będziemy promować punkt D29, plac zabaw dla małego, siłownia dla dużego, utworzenie placu zabaw i siłowni przy małym obozie ulicy Zana. Stosunkowo tam nie. Wybraliśmy 3 punkty. Tym samym wyczerpaliśmy ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do punktu 9, czyli do przyjęcia rezygnacji członka Rady Dzielnicy Rury. Szanowni Państwo, wiele się zmieniło w moim życiu po prostu przez wakacje. 1 października rozpoczynam to nowe życie. Będę się w lubelskim seminarium przygotowywał do posługi kapłańskiej. I stąd rezygnuję z mandatu członka Rady Dzielnicy i tym samym przewodniczącego Rady Dzielnicy. Poproszę Panią Wiceprzewodniczącą o przeprowadzenie głosowania i podjęcie uchwały. Podjęcie uchwały, tak, i o wygaszeniu mojego mandatu i o dalsze poprowadzenie dzisiejszego posiedzenia. No więc przystępuję do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem rezygnacji Pana Przewodniczącego Grzegorza Mieszkowskiego? Dziękuję. Czy ktoś się był przeciwko? Ja się wstrzymałem. Trzy osoby się wstrzymały. W takim razie stwierdzam, że przyjęliśmy rezygnację
najpierw terminy posiedzeń. Ja, drodzy Państwo, zaproponowałam ten termin, żeby też troszeczkę jakby ten punkt wyregulować naszą pracę, żeby się stała regularna, żebyśmy wiedzieli z wyprzedzeniem. Chciałam zaproponować spotykanie się, chcę termin ustalić do końca roku, tak? Nie, żebyśmy tutaj to ustalili. I chciałam zaproponować spotykanie się raz w miesiącu, może w tych pierwszych tygodniach. Oczywiście nie narzucam Państwu, to może zerknijcie w kalendarze, jak Państwo... Pierwszy wtorek? Tak, właśnie pierwszy wtorki nawet. Tylko miałam że w listopadzie troszeczkę trzeba będzie przesunąć. I ja to tak troszeczkę... Budzi się ludzie jedzą. Co? Nie, to w grudniu budzi ludzie jedzą. Trzeci października, 7 października. A może dwa terminy, wtorek jakiś, może inny dzień jeszcze? No to jak Państwo środa wiecie, czy właśnie, czy wtorki, czy środy? Czy Wtorki. Jeśli to będzie pierwszy wtorek, ja będę mogła bez problemu, natomiast różnie bywa. Dobrze, zostańmy, bo ostatnio, Panie Piotr, bo na ostatnim spotkaniu jakoś padły te wtorki, dlatego Więc proponuję 3 października, pierwszy wtorek. Natomiast pierwszy wtorek w listopadzie to jest 7 listopada. Tak, to już się wszyscy pomodlą, wrócą. Tak. 5 grudnia. I 5 grudnia, tak. Przed Mikołajem. Godzina 18. Drodzy Państwo, powtarzam. 3 października, 7 listopada, 5 grudnia, godzina 18 w naszej siedzibie. Mam nadzieję, że będziemy coraz sprawniej działać, bo dzisiaj dopiero na pierwszy dzień i... 3 listopada? 7 listopada. Drugi punkt to dyżury radnych. W okresie wakacyjnym pani Lucyna Fryc i pan Grzegorz Matejak odbyli Andrzej odbyliśmy dyżury, na których nie zagościł nikt, ale to też pewnie związane jest ze zmianą siedziby i w ogóle tutaj też było troszeczkę, pomimo że na czas dyżuru pootwierane, to nikt nie zaglądał, natomiast ludzie się dopytują o dyżury. I chciałabym, żebyście Państwo zaproponowali, czy oprócz naszych posiedzeń raz w miesiącu dyżur, czy częściej, jak Państwo uważacie? Raz w miesiącu wystarczy. Dobrze. Więc w miesiącu grześniu kto się zgłasza z Państwa na dyżur? Kiedy? Ale kiedy? W jakich godzinach dyżurowali? Od 17 do 19. Tak było, ale było tak ustalone, to jest do zmiany. To może być do zmiany. Poddane pod dyskusję, jak... Jest. Przewodnicząca, ja wnioskuję to, żeby to były natomiast ostatnie dni miesiąca, żeby jak najszybciej przedstawić się Radzie zgłoszone ewentualne problemy. Tak. Czyli 31 września, 26 września, wtorek. Czy ktoś z Państwa zgłasza się na ochotnika? Dobrze. Spróbujemy, tylko jeszcze się upewnię, czy w tym czasie czegoś nie mam, ale powinno być ok. 26 teraz września. Spokojnie. Tak? Jeżeli Pani by nie mogła, to wtedy... A jaka godzina? Czy od 16, czy od 17? Nie, nie, od 17. Od 17 do 19. Te godziny zostają, tak? Ok. Może przepraszam, Pani Katarzyna... Sikorska. Gdyby to było jakieś zainteresowanie, to może się godzinę nie będzie posiedzieć, naprawdę, bo... A może od 17.30 do 18.30? Nie, zostawmy, ja wnioskuję o te 2 godziny, to nie jest naprawdę dużo czasu, tak? Ale zobaczysz, że przychodzili na Walenroga ludzie i będą tutaj też przychodzić. Podamy to do wiadomości na Facebooku i podamy do... Przepraszam, gdzieś naszą taką informacyjną, na przykład we wszystkich osiedlach. Czy jest taka tablica, bo na przykład widziałam w innych dzielnicach, takie są.
Są normalnie tablice obłożeniowe. Widziałam, są tablice obłożeniowe rezerwą. Można by było zapytać, czy nie moglibyśmy doczepić tam swojej ulotki o tych dyżurach. Bo do ludzi nie dociera informacja. Jak byłam w siedzibie pana Rzeckiego, łatwo było trafić, bo to był środek osiedli, a w tej chwili, kiedy jesteśmy tutaj, niewiele osób wie tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że może trzeba by było rozmawiać tutaj z administracją LSM-u, żebyśmy po prostu taką maleńką informację przypięli. No nie taką może małą, żeby starszy wziął. Ale nie tylko LSM-u, bo również nie, tak, na naszym terenie jest spółdzielnia Kolejarz i spółdzielnia... Tam, gdzie państwo mają wiadomości administracji, ja to po prostu ja przygotuję nawet taką kartkę informacyjną o dyżu, albo to będą nawet dwie A4, że będą na jednym dyżu, kiedy są posiedzenia rady i kiedy są dyżury radnych. I rozdysponuję to, nie wiem, porozsyłam to państwu, kto będzie mógł, kto niech wydrukuje i pozanosi w swoich rejonach, po spółdzielniach, żeby żeby przygotować. Bo ja tutaj z rozmawiam z administracjami, to... październik, listopad. Grudzień, konkretnie, dyżura. 24 października proponuję dyżur, bo później jest 31, ludzie będą wyjeżdżać. Jerzy Grudzień jest ważny. 24, Jerzy Grudzień. Tak jest. Dobrze. Listopad. 28 listopada. Może ja. Doktor z panem. Nie. Jak pan sobie życzy? Wszyscy się dzieją od dyżury. Nie, niech się porozumie, Nie, dobrze. Tutaj będziemy mieć ten grudzień. Myślę, że to będzie nasze też takie spotkanie opłatkowe, bo też chciałam zaproponować, żebyśmy taką sobie przyjęli formułę. Między innymi. Natomiast to przed Bożym Narodzeniem ktoś się spotka z mieszkańcami? No tak, to się będzie przed Bożym Narodzeniem to nie wyjdzie. Ludzie będą zajęci. Bo to może być trzech krótkich. Bożym Narodzeniem na Nowym Rokiem. W styczniu. Ale wtedy na pewno nie będzie. To już lepiej przed Bożym Narodzeniem. W styczniu, jak to masz potrzebę, to ja sobie do jakoś. Może jakiś 13 grudnia. 13 grudnia lub spam do południa, to o 17 się ciągnie. Mamy jeszcze dyżur 13 grudnia Grzegorz Mateja. Tak łatwo zapamiętać. Ale co taki chętny drugi raz? Koniec. Następny punkt. To tyle, jeżeli chodzi o ustalenie terminów posiedzeń. Ja przygotuję jakieś ulotki, ile będę mogła, to sama rozniosę, żeby były jak najbardziej to rozinformowane. A wspólnota w tym. A resztę. W zakresie dyżuru? Nie, w zakresie jakichś informacji, gdyby opublikowała, jakie projekty popiera Rada Osiedla. Bo rozumiem, że nasz człowiek. Pan tej organizacji by coś tam co? Spróbuję się dowiedzieć, czy jest taka możliwość. I wtedy jakieś pismo od przewodniczącej byś mógł ułożnić w tej chwili, żeby te projekty przegłosowane wskazała, że to Rada popiera, czy coś, jakieś pisemko. To nawet nie muszę, to jest przecież stanowisko. No, proboszcza też musi się zgłosić, żeby się dał do redaktora tej gazety, tak? Tak samo jeśli pan jakiś to załatwi, no to ktoś musi się zgłosić do. Tak, takie pismo. Oficjalne pismo się płyszy. Czyli przewodnicząca przygotuje. Coś pomożemy jeszcze na pewno na zakończenie tej pracy. Damy radę. Może przed Wielkanocem, który będzie w tym tygodniu. W sobotę. Ale co? Żeby też taką informację. Aha, proszę. Tak, bo muszę się ogłosić tam na się. Dobrze, natomiast. Albo ogłosić w trakcie festynu. Jeżeli mogę się tu. A, się patrzę tutaj już na przewodniczący. Chciałam przejść, ponieważ następne punkty są wolne wnioski, tak? To jeszcze w tych wolnych wnioskach chcę wrócić do podsumowania budżetu obywatelskiego. Czy rozumiem to
ma być, jeżeli ma pójść w gazetkę LSM-owską i w jakieś tam jeszcze gazetki, to ma być wkładka, jak możesz powiedzieć? Nie, to był artykuł. Czy napisać może pismo? Może być w treści gazetki, żeby to było eksponowane, żeby tak. To się nie zlało z innymi informacjami, więc moim zdaniem dobrze by była wkładka. I to trzeba dozorować. Lepiej, ale wkładka kosztuje. Wkładka kosztuje, a wiecie, macie rację, a koszt do drukowania kilku zdań jest dużo mniejszy. Jak tak, tak, i tak ktoś musi zapełnić szpaltę, tak? Nie oszukujmy się. Drodzy Państwo, dobrze, bo jak to sposób działania, żeby później jak się spotkamy za miesiąc czwartego, już będziemy praktycznie na koniec głosowania budżetu obywatelskiego. Wrzucić w koszty spółdzielni. Najlepiej by było wrzucić w koszty spółdzielni. Ja natomiast ja wystąpię, jeżeli tam by trzeba będzie. Natomiast na ten rejon jakby starych rurów, to trzeba też jakąś ulotkę, rozumiem, wydrukować, tak? Tak. Ma być wydrukowana? Tak, tak. Skoro nie zadziałają tam bilety. No i woli też inna parafia. Bo tych spółdzielni. Ale to mniej pańskie. Ja przynajmniej wszystkie z przeszłości mogę. A czy ktoś z Państwa jest w stanie graficznie przygotować coś takiego, lub mi pomóc przynajmniej? Czy to... Dobra, to ja już wiem. Spokojnie. A jaka ma być treść, drodzy Państwo? Czy to Rada Dzielnicy Rury? Opiniuje pozytywnie i prosi o oddanie głosów, tak? Może zachęca do głosowania, nie? Kto? A mamy już. Czy jeżeli mówimy o Rurce, a my nie dziewczyna. Są to razem. Panie Moniko, jedna rzecz. Musimy się też wiadomo, co zrobić. Że jeżeli widzimy z panem napisali, że to pije i tak dalej, to decyduje to z drugiej strony, powinniśmy napisać, jak to należy zrobić. Co należy z tym zrobić? Bo ludzie tylko zobaczą i wyrzucą. Nie, trzeba moim zdaniem przekaz musi być prosty. Bo im bardziej będziemy więcej pisać, to ludzie mniej zrozumieją. Ale prawie tak, prawda. To niby jest śmieszne, ale z drugiej strony czym prościej, tym łatwiej. Natomiast tak, pan Piotr ma rację, że z drugiej strony na przykład ulotki musi być sposób głosowania, informacja. Głosować mogą wszyscy, od zera do nieskończoności. Na przykład, na jakie jeśli panowie załatwią, to tamte pismo redagują na coś ludzi, którzy mają jakieś doświadczenie w tym zakresie. No to i wtedy będziesz z nimi współpracować w zakresie treści, nie? I takie właściwe pismo, jak oni będą chcieli, to złożysz. Natomiast tak, tutaj pan Jacek rzucił też pomysł, że ewentualnie, no rzeczywiście jest to jakiś tam grafik znajomy, bo to jest były radny, były członek rady nasz, to może rzeczywiście pomoże. Tylko on tutaj jest za granicą. No to, ale kiedy wraca? No nie ma, to ja już ustalę, a teraz dobrze. To, żeby graficznie to wyglądało jakoś imponująco, żeby widziało, było czytelne. No. Proszę Państwa, przepraszam bardzo, ale rezygnacja pana Grzegorza wiąże się jeszcze z czymś innym, a przede wszystkim sprawa doboru osoby, czyli stan tej dzielnicy konkretnie od pana Grzegorza. Ktoś musi wejść kolejny, kto z tobą opierać głosu. To on z automatu schodzi z tego miasta. Wybory przewodniczącego. Drodzy Państwo, tak, pan Piotr, jeżeli chodzi o dobór kolejnej osoby z rady, bo będzie przesłał z listy i to załatwia, ja przedstawiam rezygnację Grzesia w urzędzie i oni już całą procedurę wyczynają. Natomiast my 4 października będziemy wybierać nowego przewodniczącego rady, więc się Państwo zastanówcie. Mamy 3 miesiące na wybór. Mamy 3 miesiące, ale nie chciałabym powiedzieć jak najszybciej. Czy pani poprowadzi następny... Panie Grzegorzu, siedzi pan między dwiema blondynkami, ja tego nie widzę. Siedzi pan proszę. Dziękujemy bardzo panu. Dziękujemy. Trzeba zakończyć oficjalnie. Tak. No i przyszliśmy. Zamykamy obrady. Zamykamy obrady, ogłaszam zakończenie. Dziękujemy panu przewodniczącemu. Życzymy powodzenia na nowej drodze życia. Ja państwu życzę powodzenia. A tu jeszcze mamy jakiś...
bardzo proszę, jeszcze wniosek o wiele, tak nie zamiast, dobra? To znaczy, ja mam taki jeszcze wniosek. No, myślę, że nie, może nie bardzo taki zasadny, ale dwa takie wnioski. Pierwszy to, żeby w dalszym ciągu się opieram do MPK i żeby w miejscach, na przystankach autobusowych, w miejscach, gdzie nie ma informacji odjazdu autobusu, żeby te tablice umieścić. Po prostu nie ma nigdzie na Głębokiej, nie ma nigdzie na ulicy Filaretu. Tak, elektronicznych tablicach, żeby oni mogli więcej tych tablic umieścić tam, gdzie dużo ludzi wsiada na przystanku. Owszem, część jest, ale dużo nie ma i ludzie gubią się i nie wiedzą, jak o której godzinie jest autobus najbliższy. To taki mam jeden wniosek. A drugi to trochę dziwny, Państwo sami chyba uznacie, ale proponowałbym wniosek do Rady Miasta, żeby zmienić nazwy ulic niektórych. Na przykład, kto to jest Ormowski? Kto to jest Lasocki, Jasiorowski? Ludzie, którzy w ogóle my nie znamy i mieszkańcy nie znają w ogóle tych patronów. Albo tam jeszcze przy osiedlu Mieszka, gdzie jest część ulic Królewskich, ale też część jest trzy chyba takie ulice, już zapomniałem tam, gdzie ten fotograf się mieści, jak się ta ulica nazywa. No, Hryniewiecki. Kto to Hryniewiecki? Po prostu, żeby ulice miały charakter osiedla. Włączyć nowe, prawda, Piastów, no to Piastów następnych albo związanych ale Piastami. Problem polega na tym, że akurat to nie jest część LSM-u, w związku z tym nie mogą mieć takich nazw, jak są na osiedlu. No, to jest pierwsza no, rzecz. Ale druga jest dużo zmiana patronów pięknych, tak, ale zmiana nazwy ulicy wiąże się z różnymi rzeczami. W tej chwili wchodzi duża biurokracja, więc to chyba nie jest najlepszy moment. Może lepiej rozpowszechnić po prostu do ludzi, kim byli ci ludzie i wyjaśnić, kto by było. No to trudno. I jeszcze jedno, na przykład ulica Sawy. Jana Sawy, to też tutaj, ja kiedyś jechałem taksówką czy coś, proszę na Jana Sawy. A kierowca mówi, gdzie na Jana Sawy? No Jana Sawy, myślałem, że jest jedna ulica tylko Jana Sawy, od Zarna do tego. A tymczasem okazuje się, że ta Jana Sawy o tak krąży tutaj od ulicy Filaretów. Ale przepraszam, ale to co ale, zrobić, proszę. Ale macie zmienić nazwę ulicy, wprowadzić nową nazwę ulicy na ten odcinek. Ale mieszkańcy się chyba z nich nie zgodzą. Ale nie, no i myślę, że dzień jest dobry taksówkarz się Czy jeszcze coś? Pani przewodnicząca, czy jeszcze coś? Pani chciała powiedzieć na ten. Ja